na pewno się przyda. Mamy chory na razie. Jeszcze nie ma. A nie, jest pan Piotr Wasilewicz, to mam. Thank you.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozpoczynamy dzisiejszą Komisję Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych. Poproszę Panią Kierownik o sprawdzenie, czy mamy kworum. Dzień dobry Państwu. Pani Anna Borowska. Jestem. Pan Grzegorz Szewczyk. Jestem. Pan Włodzimierz Wojdak. Jestem. Pani Alfreda Konopka. Jestem. Pani Renata Wieczorek. Pan Piotr Wasilewski. Pani Renata Dąbrowska. Pani Iwona Siodlińska. Na chwileczkę wyszła. Pan Arkadiusz Zewar. Pan Bogusław Komosa. Mamy 7 radnych z 10, mamy kworum. Bardzo dziękuję. Pragnę Państwa powitać. Witam gości z firmy Arche. Witamy mieszkańców. Witam Pana Burmistrza Kazimierza Jańczuka, pracowników urzędu i oczywiście radnych członków Komisji Ładu. Dzisiejszy porządek obrad jest następujący. Analiza wniosku złożonego w dniu 25 marca 2022 roku przez firmę Arche dotyczącego możliwości zmiany uchwały nr 891/7/49/2018 rok z dnia 10 października 2018 w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Konstancin Jeziorna. Punkt drugi, korespondencja, i punkt trzeci, sprawy różne. Za czym oddam głos wnioskodawcom złożonego wniosku, o którym w punkcie pierwszym przeczytałam, to ja najpierw poproszę Panią Kierownik Wydziału Architektury o to, żeby zapoznała nas dokładnie, co to są standardy urbanistyczne, żeby nas troszeczkę przygotować do w ogóle dyskusji, która zapewne się potoczy na dzisiejszej komisji. Bardzo proszę, oddaję Pani Kierownik głos. Przepraszam, prośba o zgaszenie światła. Będzie lepszy kontakt. Tak, tak. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, kilka slajdów najpierw nad tym, o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak Państwo wiecie, istnieje coś takiego jak specustawa mieszkaniowa. Ona się nazywa tak naprawdę ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących. Jeżeli chodzi o to, co to jest inwestycja mieszkaniowa, to ustawodawca tą specustawę, ten specjalny tryb przewidział dla inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie jednego lub więcej budynków, które łącznie mają co najmniej 25 lokali mieszkalnych. Czyli jeżeli ktoś chciałby wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny o mniejszej liczbie lokali lub zespół takich budynków o mniejszej liczbie lokali mieszkalnych, to nie może zastosować trybu ze specustawy mieszkaniowej. Podobnie można wybudować osiedle domów jednorodzinnych pod warunkiem, że tych domów będzie co najmniej 10. Jeżeli ktoś chce wybudować 1, 2, 3, 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nie korzysta ze specustawy mieszkaniowej, tylko z normalnego trybu, o którym mowa w ustawie o planowaniu przestrzennym i ustawie później prawo budowlane. W tym pojęciu inwestycji mieszkaniowej oprócz tych budynków są też urządzenia budowlane z nimi związane, drogi wewnętrzne, a także te części budynków, które są przeznaczone pod działalność handlową lub usługową. Natomiast inwestycja towarzysząca, to jest drugie pojęcie z tej ustawy, bo ta specustawa dotyczy inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej, to są inwestycje, które towarzyszą zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej, czyli te 25 lokali lub 10 budynków, i może to być sieć uzbrojenia, drogi, obiekty infrastruktury, publicznego transportu zbiorowego, obiekty opieki nad dziećmi, przedszkola, szkoły, placówki wsparcia dziennego, placówki opieki zdrowotnej, dzienne domy pomocy, obiekty służące działalności pożytku publicznego, sportu, rekreacji, tereny zieleni urządzonej oraz obiekty wolnostojące, nie tylko wbudowane w budynki mieszkalne, ale wolnostojące, w których będzie prowadzona działalność usługowa lub handlowa, pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa tych obiektów nie będzie większa niż 20% powierzchni użytkowej mieszkań. Ustawodawca przewidział w ustawie na potrzeby tych inwestycji standardy ustawowe lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, które gmina z upoważnienia ustawowego, ustawodawca zgodził się, żeby gmina je zmodyfikowała i uchwaliła swoje własne standardy. Czyli mamy dwie sytuacje. Albo
Są gminy, które nie mają lokalnych standardów i działają według standardów ustawowych, albo tak jak Konstancin, mamy uchwalone lokalne standardy urbanistyczne i inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące muszą być realizowane zgodnie z naszymi lokalnymi standardami urbanistycznymi. Tutaj jeszcze, żebyście Państwo wiedzieli, o czym mówimy, jeżeli posługuje się pojęciem planowana liczba mieszkańców. Ustawodawca sobie postanowił w ustawie, że liczbę mieszkańców będzie się liczyło jedna osoba na 28 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkania. Czyli jeżeli ktoś chce, zna już tą powierzchnię użytkową mieszkań, dzieli przez 28 metrów kwadratowych, dochodzi do liczby mieszkańców. To jest ustawowy wzór na obliczanie liczby mieszkańców. Dalej, odległości, o których mowa w lokalnych standardach, oblicza się licząc od granicy terenu inwestycji, ale uwaga, drogą dojścia do obiektu ciągiem pieszym lub pieszojezdnym, do którego ma być zapewniony dostęp w tym obiektu położonego na terenie inwestycji. Czyli krótko mówiąc, po chodnikach, pociągach pieszych nie ma, że to jest w linii prostej z punktu A do punktu B, tylko trzeba dojść po chodnikach, po ciągach pieszych. I oczywiście, jeżeli badamy odległość inwestycji od szkoły, to ta szkoła nie może być w sąsiedniej gminie, tylko musi być położona na terenie gminy Konstancin i wszystkie inne inwestycje towarzyszące. I teraz jak wyglądają te standardy, które są w ustawie? Standard ustawowy mówi tak, że do inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej powinien być zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w tym poprzez zjazd albo dostęp pośredni przez drogę wewnętrzną o minimalnej szerokości nie mniejszej niż 6 metrów. Tutaj ustawodawca wprowadza standard ustawowy, nie dał upoważnienia gminie do modyfikowania tego standardu. Musi być zapewniony zgodnie z zapotrzebowaniem dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i musi być zapewniony zgodnie z zapotrzebowaniem dostęp do sieci elektroenergetycznej. Tu również gmina nie ma upoważnienia do zmodyfikowania tego wymogu. Teraz przechodzimy do standardów, które mogą być modyfikowane. Odległość od przystanku komunikacyjnego w miastach, których liczba nie przekracza 100 tysięcy mieszkańców, czyli takich jak Konstancin, nie więcej niż 1000 metrów ustawa, my mogliśmy to zmodyfikować zgodnie z wolą ustawodawcy nie więcej niż o 50% w górę albo w dół. My zdecydowaliśmy się modyfikować to w dół i określiliśmy, że odległość inwestycji od przystanku komunikacyjnego musi być nie większa niż 500 metrów. Odległość od szkoły podstawowej w standardzie ustawowym było 3000 metrów, u nas 1500. Zwiększyliśmy też sposób wyliczania dzieci przyjętych do szkół, którym muszą być zapewnione miejsca w szkole. Ustawa mówi, że ma być to 7% planowanej liczby mieszkańców. W naszym lokalnym standardzie urbanistycznym 10% planowanej liczby mieszkańców to jest ta liczba dzieci, którą trzeba przyjąć do szkół. Tutaj się liczy zapotrzebowanie na szkoły. Odległość była pierwotnie, jak ustawa weszła w życie, była jeszcze określona odległość od przedszkola i ilość dzieci do przedszkola. Obecnie tego standardu nie ma, ustawodawca zmodyfikował ustawę. U nas lokalny standard jest ewentualnie do poprawy w tym zakresie. Następny standard. Dostęp do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu. Miały takie tereny być w odległości zgodnie z ustawą nie więcej niż 3000 metrów. Nasz lokalny standard zmodyfikował to i mówimy nie więcej niż 1500 metrów. Wysokość budynków. I znowu tutaj zwracam Państwu uwagę, że to wszystko jest w ustawie podzielone na miasta od do 100 tysięcy i powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Nasze miasto jest do 100 tysięcy mieszkańców. U nas wysokość budynków zgodnie z ustawowym standardem nie może być większa niż 4 kondygnacje nadziemne. Zmniejszyliśmy to i mówimy nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne. Natomiast ustawodawca powiedział, jeżeli w sąsiedztwie tej inwestycji znajduje się budynek wyższy w odległości nie większej niż 500 metrów, to można lokalizować inwestycję mieszkaniową takiej wysokości jak budynek po sąsiedzku. My zmniejszyliśmy tą odległość, na to zgodził się ustawodawca. My mówimy tak, jeżeli w sąsiedztwie inwestycji mieszkaniowej znajduje się budynek wyższy niż 2 kondygnacje, w odległości nie większej niż 250 metrów, bo zmniejszyliśmy o połowę tą odległość, to można realizować budynek wyższy, jeżeli on się znajduje nie więcej niż 250 metrów od granicy terenu inwestycji. Dalej,
nie ustalaliśmy obowiązku zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej. To było fakultatywne w ustawie, można było to ustalać lub nie. Ustawodawca się nie wypowiedział, powiedział gmino sama decyduj. My nie ustaliliśmy, dlatego że ilość sieci ciepłowniczych w Konstancinie jest na razie znikoma i raczej chyba nie będą nowe budowane. Zobaczymy, czas pokaże. Dalej, ostatni standard, liczba miejsc parkingowych. Tutaj ustawodawca w ustawie nie ustala nic, mówi gmino decyduj sama, czy chcesz ustalać liczbę miejsc parkingowych, czy nie. Miejsca parkingowe ustaliliśmy dla samochodów osobowych, dla budynków mieszkalnych. Nie mniej niż 2,5 miejsca parkingowego na jeden lokal mieszkalny. Powiększone o 30%, jak się obliczy te 2,5 miejsca na lokal, to plus 30%. A drugi standard dla części budynków przeznaczonych na działalność handlową lub usługową, nie mniej niż 3 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, również powiększone o 30%. Dodatkowo ustaliliśmy miejsca parkingowe dla rowerów, nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 100 metrów powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub części budynku przeznaczonej na działalność handlową lub usługową. Skąd te ilości miejsc parkingowych? Ano stąd, że liczba mieszkańców w Konstancinie dorosłych w 2018 roku wynosiła 19 tysięcy, a jednocześnie na terenie Konstancina było zarejestrowanych 16 948 pojazdów. Z tego już, znaczy ta liczba nie obejmuje samochodów ciężarowych powyżej 3 osi. Co oznacza, że na każdy 1000 mieszkańców, zameldowanych mieszkańców, przypada 890 samochodów. Czyli bardzo wysoki wskaźnik ilości samochodów. Dziękuję bardzo. Pani kierownik, bardzo dziękuję za takie obszerne objaśnienie nam, czym są te nasze standardy i standardy w ustawie i jakie my mamy lokalne standardy. Więc wrócimy teraz do punktu naszej komisji, czyli do wniosku złożonego przez firmę Arche. Ja może odczytam sam wniosek bez uzasadnienia, bo to nie jest ważne, zresztą każdy z radnych się zapoznał, ale żeby mieszkańcy, którzy się może przysłuchują komisji, żeby wiedzieli, z czym przychodzi do nas firma Arche. Wniosek złożony 23 marca 2022 roku. Działając w imieniu spółki Arche S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym na podstawie artykułu 221 zawartego z artykułu 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego, Dziennik Urzędowy z 2021 roku, pozycja 735 z późniejszymi zmianami. Wnoszę o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 891 łamane na 7 łamane na 49 na 2018 Rady Miejskiej Konstancin Jeziorna z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Konstancin Jeziorna w ten sposób, że punkt pierwszy, zmienić paragraf pierwszy punkt 6 podpunkt A i nadać mu treść dla budynków mieszkalnych nie mniej niż 1,5 miejsca parkingowego na jeden lokal mieszkalny. Punkt drugi, zmienić paragraf 1 punkt 6 podpunkt B i nadać mu treść dla części budynków przeznaczonych na działalność handlową lub usługową nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 100 metrów powierzchni użytkowej. Punkt 3. Wykreślić paragraf 1 podpunkt 7. Punkt 4. Zmienić paragraf 1 podpunkt 4 i nadać mu treść. Budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie mogą być wyższe niż 7 kondygnacji naziemnych. Punkt 5. Zmienić paragraf 2 podpunkt 3 i nadać mu treść. Budynki objęte inwestycją towarzyszącą nie mogą być wyższe niż 7 kondygnacji naziemnych. I ostatni punkt 6. Wyżej wymienione zmiany ograniczyć do obszaru obejmującego działki nr 17, 10 na 8, 10 na 17, 10 na 30, 10 na 31, 10 na 40, 10 na 41, 10 na 43, 10 na 45, 10 na 46, 10 na 48, 10 na 49, 10 na 50, 10 na 53, 10 na 26, 10 na 27, 11 na 4 z obrębu 02-01 w gminie Konstancin Jeziorna.
Tak brzmi wniosek złożony przez firmę. Ja bym bardzo prosiła, teraz oddam głos panom, żeby objaśnić nam może, bo żebyśmy podjęli dyskusję, to bym chciała, żebyście panowie omówili i pani, przepraszam, żebyście państwo omówili po kolei każdy z punktów. Dokładnie objaśnić nam, czego one dotyczą i dlaczego akurat o te zmiany państwo wnioskujecie. Bardzo proszę. Pan prezes, bardzo proszę. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Ja może tak tytułem wstępu, bo później architekci dalej jakby w szczegółach będą prezentować wniosek i dlaczego tak. My akurat od już kilku lat nie rozpoczynamy jakby typowych zadań mieszkaniowych, projektów mieszkaniowych, tylko bardziej no, skupiliśmy się na rewitalizacji zabytków i tutaj też w Konstancinie jakby to była nasza główna motywacja. Mówimy, że to są bardziej projekty społeczne, wchodzimy tam, gdzie inni nie wchodzą. Włączamy no, bardzo mocno lokalną społeczność i jakby szukaliśmy sposobu na to miejsce. I jeszcze tytułem jakby takiego ogólnego, jakby kierunek mamy, to architekci zresztą też to poczuli i gdzieś już tu pracują w terenie mocno, robią rozpoznanie. I na pewno takie charakterystyczne dla nas, na pewno jakby historia, dziedzictwo, ale też ci ludzie, którzy tu mieszkają i Mirków i załóżmy miejsce, które dla mnie jakby dosyć ważne, kiedyś się pojawiło dla nas, że to jest Urzecze. I teraz wiem, bliżej poznałem, jak to się przedstawia, czy w dekoracjach, czy w gastronomii, czy w zwyczajach. I tu sięgamy. Też sięgamy mocno, jakby, że każdy projekt musi być dosyć indywidualny. To sięgamy do ręcznej pracy, czy rzemiosła, czy osób, które są wykluczone i które jakby wciągamy do tego projektu. I to są osoby z niepełnosprawnością, zwykle intelektualną, które tu będą, no, dużo elementów mogli zrobić w ceramice, czy w płytkach, czy tego rodzaju do dekoracji, co będzie się odróżniało. Też jakby elementy, które zastosujemy, pewne jakby detale z Mirkowa, które będą mogły być w cegielni, która ma jakby przygotowuje w XIX-wiecznych formach i piecach te detale. I co tam jeszcze? Włączamy też ludzi. No mniej więcej chcemy tego typu. Nas interesuje jakby wybiegnięcie czy wyjście naprzód 20 czy 30 lat, co na przyszłość jakby nie interesuje nas to, co nawet w danym momencie, czy mniej może tak, żeby to nie było nie było jakby źle odebrane. Chcemy kreować. No, nie godzimy się z tym wszystkim, co jest na świecie. Mam nadzieję, że ten świat będzie za te 20-30 lat istniał. Chcemy jakby swój udział w tym mieć, że zmieniamy, bo doszliśmy do takiego miejsca, że te zmiany przewartościowania no, będą konieczne. No i ja myślę, że tyle tytułem wstępu, później w dyskusji, czy jak będzie dalsza wymiana. Chcielibyśmy no, jakby wypracować wspólnie jakiś kompromis tutaj, bo bardzo nam zależy na tym projekcie. Myślę, że państwu też tak odbieram, żebyśmy coś wypracowali naprawdę, żeby oprócz wielu innych elementów tutaj jakby Marki, Konstancin, Jeziorna, żeby kolejny jakby
kolejna marka się pojawiła, kolejny taki produkt bardzo nośny. Tak to odbieramy w Polsce, to robimy i chcielibyśmy, zwłaszcza, że tutaj no swoją siedzibę będziemy przenosili i chcemy w ogóle w pierwszej kolejności mamy bardzo niestandardowe podejście do wnętrz, do naszego tego. Myślę, że na świecie czegoś takiego jeszcze nie było, ale to późniejsza sprawa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. W takim razie oddaję głos nadal panom, żeby nas tutaj zapoznać. Nie wiem tylko, jak państwo uważacie, bo wiem, że macie prezentację i nie wiem, czy państwo wolicie zacząć od prezentacji, czy wolicie zacząć od omawiania tych punktów w złożonym wniosku. To już... Wolimy od prezentacji, a później myślę, że dalej będziemy wypracowywać. Dobrze, to ja tylko mam prośbę, bardzo bym prosiła, żeby ta prezentacja, którą pan będzie przedstawiał, żeby była dostępna tak już na stałe dla naszych mieszkańców, żeby mogli w każdej chwili się do tego odnieść. Na pewno żywotnie są mieszkańcy zainteresowani. Co jest planowane na tym terenie? Jest to duży teren, więc jest ważne, żeby oni też mieli wgląd do tego. Także bardzo proszę. Postaramy się jak najkrócej przedstawić całą koncepcję, ponieważ ją już przedstawialiśmy kilkukrotnie. I jakby w tej koncepcji, którą przedstawimy, myślę, że będą wynikały te postulaty, które wnieśliśmy do dyskusji tutaj na tej komisji. Tak jak tam wcześniej było mówione, wnioskujemy o wysokość budynków, o wskaźnik parkingowy i zwiększenie wymaganej liczby miejsc parkingowych dla samochodów. Usunięcie tego dodatkowego punktu 30% dla samochodów osobowych. To jest nasza lokalizacja na dzień dzisiejszy. Bardzo proszę, bym prosiła, żeby jak najbliżej mikrofonu, tak żeby było dobrze słychać, bo jak mówię, mogą mieszkańcy oglądać, żeby dobrze słyszeli. W kolorze pomarańczowym zaznaczona jest ta część taka główna, jakby reprezentacyjna Konstancina, a my jesteśmy tam zaznaczeni kolorem zielonym. Jakby chciałem pokazać, że no teren nie jest jakiś ogromny, który tutaj staramy się zagospodarować i też jest oddalony, tak naprawdę bliżej tam Bielawy czy Mcha Bądzina niż tutaj tych terenów z Kolimowa i Chyliczek. I jest właśnie niewielki. To są ogólne założenia do całej koncepcji, którą tutaj staramy się zrealizować. Może tak pokrótce powiem, tylko chodzi o głównym celem to jest rewitalizacja fabryki, tak żeby z takiego martwego, upadającego budynku przemysłowego stał się nowym fragmentem centrum życia w Konstancinie, tak żeby służył lokalnej społeczności, odpowiadał na jej potrzeby i realizował je w jak najbardziej taki sposób bardzo bliski społeczeństwu. Nie jest to jakaś wielka nadmuchana idea, tylko realizacja przedsięwzięć, które już firma Arche od dłuższego czasu realizuje. Chcemy też, żeby obok tego całego centrum usługowego o bardzo wielu różnych rodzajach działalności i funkcji, począwszy od kultury, przez rzemiosło, przez biura. Chcemy stworzyć dookoła osiedle, które będzie atrakcyjne przez to, że będzie miało inną skalę niż normalnie osiedla są realizowane w Warszawie i to będzie korzystne i atrakcyjne dla ludzi, którzy szukają mieszkań. I będzie też otaczało i miało związek z całą tą częścią usługową. Chcemy tutaj, żeby to osiedle było mało intensywne i żeby było bardzo zielone i żeby to osiedle było realizowane w sposób, który jest przewidywany do funkcjonowania miast, małych miast na przestrzeni następnych około 20 lat, bo są takie opracowania i staramy się tymi opracowaniami kierować, jednocześnie nie zapominając o jakby czasie teraźniejszym. Bardzo ważną kwestią jest tutaj
komunikacja i skomunikowanie całości. Chcemy zacząć od pierwszej części z niewielką liczbą budynków i mieszkańców, a docelową część zrealizować po zrealizowaniu obwodnicy, która jest planowana i którą się staramy przyspieszyć. Szczególnie tutaj pan prezes rozmawia z marszałkiem. I chcemy też, żeby się nie wyróżniać tutaj jako jakieś osiedle, które jest wyrwane z kontekstu Konstancina jako uzdrowiska. Chcemy, żeby ta część, która będzie nowa, ale także fabryka, kojarzyły się właśnie z czymś zdrowym, z zielenią, z tym, żeby warunki mieszkania były bardziej takie jak gdzieś w pensjonatach, w kurorcie. Trochę przypominały tę część rezydencjonalną, ale jednak no tam to ma zupełnie inny charakter, a tutaj ci mieszkańcy, którzy mieszkaliby w warunkach wielorodzinnych, mieliby podobne odczucia i też żeby, chodzi też o coś takiego, żeby odczuli też pewną dumę, jaką państwo odczuwacie jakby ze swojego miasta, tak żeby to też działało tutaj jako przyciąganie tego całego, przyciąganie całej tej rzeszy młodych ludzi, seniorów, na których też stawiamy, i rodzin, które by się tutaj dobrze czuły. To jest plan, który był wielokrotnie już przedstawiany, który pokazuje cały teren, który chcemy zagospodarować. I on się składa z tutaj pomarańczowej fabryki, czyli tego centrum wielofunkcyjnego, z zabudowy mieszkaniowej. Są tutaj szkoły, są przychodnie, jest hotel, są budynki biurowe, jest parkowanie, głównie w wielopoziomowych parkingach, o których potem powiemy, i częściowo w parkingach jednopoziomowych pod budynkami mieszkalnymi. Jest teren jakby otwartej wody. Chcemy też zagospodarować tę część taką trójkątną, jaśniejszą, która jest składowiskiem odpadów z papierni, ale decyzją administracyjną jest przeznaczona na teren zielony, więc chcemy ją tutaj włączyć w cały teren, żeby to nie było jakieś wydzielone złe miejsce, tylko żeby podobnie jak na Śląsku się rewitalizuje obszary poprzemysłowe, tak tutaj, żeby to była wielka, duża część rekreacyjna dla mieszkańców i dla osób, które tu przyjadą do fabryki, żeby na przykład wypić kawę. Teraz może, ponieważ głównym celem i jakby zadaniem tego przedsięwzięcia jest fabryka, pan Piotr Bruchowski przedstawi może kilka założeń odnośnie tej fabryki. Witam serdecznie. Potrzebuję chwilkę tylko. Tak. Witam serdecznie jeszcze raz. Chciałbym państwu pokazać jakby pomysł już bardziej szczegółowo już samej tej części zabytkowej, części rewitalizowanej fabryki. Projekt cały czas ewoluuje, nie ukrywam, że też i wsłuchujemy się tutaj w państwa uwagi, w państwa potrzeby i cały czas myślimy o tym projekcie i szukamy tych funkcji, bo chcemy stworzyć miasto dostępne, tak jak przemysł był kiedyś zamknięty, kiedy działała fabryka, i ten przemysł, jak już zakończył swoją produkcję, teren został zamknięty i tak naprawdę podlegał degradacji. A my chcielibyśmy połączyć tę historię właśnie fabryki, historię Mirkowa, historię właśnie Urzecza, tej kultury bogatej właśnie Urzecza, i wprowadzenie, żeby to osiedle poza tym charakterem fabryki też nabrało takiego charakteru i też było, nabrało własnej tożsamości, i żeby tą tożsamość właśnie budowaną w Mirkowie dalej kontynuować w tym założeniu. Dlatego planujemy, aby te budynki, które wcześniej były budynkami przemysłowymi, stały się otwartymi budynkami na różne funkcje, bez przeważającej jednej dominującej funkcji, natomiast żeby te funkcje się mieszały, żeby tutaj było i miejsce właśnie na hotel, i miejsce na biura, na naszą też siedzibę, którą tutaj planujemy, siedzibę naszej fundacji, z miejscem na rękodzieło, z przestrzenią sali wielofunkcyjnej,
ale także bardzo ważnym punktem i miejscem tego założenia i takim centralnym miejscem jest część kultury, gdzie naturalnie w miejscu, gdzie stały Holendry i jako jedyne z urządzeń się zachowały, chcielibyśmy wprowadzić muzeum, a tuż obok teatr, kino, restauracje. I w kolejnej części też chcielibyśmy połączyć jakby tą funkcję biurową, usługową, handlową razem z uczelnią. I tutaj planujemy dużą przestrzeń właśnie przeznaczyć na uczelnię, żeby tutaj ta edukacja z biznesem, z kulturą mogła się łączyć i w synergii działać. I poza, tak jak już pokazywaliśmy też na spotkaniu z mieszkańcami, bardzo nam zależy na przestrzeni. Charakter jakby tej zabudowy jest bardzo wyjątkowy. Zazwyczaj mamy do czynienia z jednym bardzo skupionym budynkiem przemysłowym, natomiast tutaj jest bardzo ciekawe też również dla architektów, ale też i tak jak się spaceruje po prostu po tej przestrzeni, że ona ma pewne takie właśnie kameralne przestrzenie, które można później wykorzystać na aleje, na place, w których można było kontynuować jakby tą myśl, którą tak naprawdę już się tam rozpoczęła. Po zamknięciu zakładu zaczęła ona dalej funkcjonować. To nie jest tak, że ona jest kompletnie zamknięta i zdegradowana. Tam powstały ciekawe przestrzenie, miejsca, gdzie pracują młodzi ludzie, gdzie często wykonują kreatywne zawody i my chcielibyśmy dalej to kontynuować. Nie wymyślać czegoś zupełnie na nowo, natomiast kontynuować i tą przestrzeń dalej udostępniać i też tworzyć nowe miejsca dla rzemieślników, dla młodych przedsiębiorców, dla osób, które właśnie nie musiałyby wyjeżdżać z Konstancina do pracy, tylko właśnie rozwijać się tutaj na miejscu i mieć ten zasób i pracy, i mieszkania. Natomiast takim centralnym punktem chcemy, żeby była właśnie Plac Papierni. Takie miejsce, które zwyczaj kojarzy się z targiem, z placem takim staromiejskim. I tak naturalnie odczuwamy, że ten na przykład komin, który jest taką naturalną dominantą, mógłby być taką dominantą placu, tak jak często się spotyka w zabudowaniach właśnie takich nawet powiedzmy średniowiecznych czy założeniach dużych miast. I chcemy, żeby ta przestrzeń była wielofunkcyjna, żeby to nie było po prostu pusty plac, który będzie raz na jakiś czas ożywał z racji jakichś wydarzeń. Natomiast żeby jego złożoność i wykorzystać tak naprawdę każdą przestrzeń, bo wiemy, jak cenna jest przestrzeń w Konstancinie, szczególnie jeżeli chodzi o tutaj te walory przyrodnicze, i tak samo chcemy wykorzystać tutaj tą przestrzeń placu, żeby można było organizować, tak jak już organizujemy w różnych naszych obiektach, ciekawe wydarzenia. I tutaj, żeby na w jednej przestrzeni móc organizować różne okoliczności, różne wydarzenia, takie jak koncerty, kameralne miejsce spotkań dla mieszkańców, punkt restauracyjny, właśnie wokół komina stworzyć przestrzeń, która mogłaby wieczorem w ciągu dnia ożywiać po prostu dla mieszkańców, ale także przestrzeń muzealną z wyeksponowanymi urządzeniami, nawet zrekonstruowanymi urządzeniami, wyeksponowanymi także na zewnątrz. A poza tym chcielibyśmy stworzyć takie miejsce targów, targowiska. Tutaj Konstancin ma wieloletnią też i tradycję i tutaj organizowania targów, które cieszą się, że tak powiem, bardzo dużym zainteresowaniem, i taką część można było też zorganizować tutaj, więc nie ograniczamy, chcemy, żeby ta przestrzeń funkcjonowała, natomiast mamy pewne ograniczenia. Chcielibyśmy już zacząć rewitalizację tego obiektu, natomiast analizując zapisy obecnego planu miejscowego, żeby zrewitalizować, nie mówię tutaj o rozbudowie tego obiektu, ale po prostu o nadaniu nowych funkcji, musielibyśmy, tak jak widzieliśmy wcześniej, ten plac, trzykrotność tego placu przeznaczyć na miejsce parkingowe, na parking, a my chcemy zaproponować coś innego. Chcemy zaproponować, żeby to miejsce nie potrzebowało miejsc parkingowych, tylko żeby mieszkańcy Konstancina, bo z naszych analiz, z naszych też i doświadczeń widzimy, że ten potencjał tego miejsca nie jest na skalę Warszawy czy na skalę właśnie Polski, jeżeli chodzi o właśnie te usługi, dlatego je też rozdrabniamy, żeby te usługi były zbilansowane do skali Konstancina, do skali osiedla, żeby tu mieszkańcy mogli pieszo przyjść, żeby mogli rowerem przyjechać, a niekoniecznie przyjeżdżać samochodem.
Dlatego chcielibyśmy tą przestrzeń uwolnić, żeby w tej przestrzeni nie było samochodów, żeby ta przestrzeń była właśnie wyłączona od ruchu nadmiernego samochodów, tak żeby mieszkańcy mogli swobodnie, tak jak widzę, po prostu wystarczy trochę cieplejszy dzień, żeby widać, jak jest dużo osób, które spacerują w Konstancinie, i żeby ta przestrzeń właśnie była dla mieszkańców, a nie dla samochodów. Wracamy teraz do ogólnego założenia i chcemy doprowadzić do realizacji ten całe założenie w etapach. W pierwszym etapie już są prowadzone prace zabezpieczające i prace projektowe związane z rewitalizacją fabryki, i ona będzie się toczyła. A oprócz tego chcemy na podstawie ustawy o ułatwieniach zrealizować ten mały fragment zabudowy mieszkaniowej, żeby pokazać, jakby, w jaki sposób chcemy to kształtować, w którym kierunku idziemy, i żeby może nie tyle sfinansować, bo to jest bardzo mały zysk, który tutaj będzie osiągnięty z takiego małego fragmentu mieszkaniowego, ale jednak generalnie chodzi o to, żeby to osiedle mieszkaniowe całe już w całości sfinansowało możliwości rewitalizacji, żeby można było to jakoś zamknąć pod kątem biznesowym również. To jest pierwszy etap. W drugim etapie chcemy również na podstawie ustawy o ułatwieniach zrealizować dalszą część od strony oczyszczalni ścieków, żeby ją przesłonić i otoczyć fabrykę już zabudową mieszkaniową. I w ostatniej fazie, kiedy będzie możliwość skomunikowania terenu poprzez obwodnicę, na którą cały czas liczymy i do niej dążymy, być może jeszcze kolejkę, która by tutaj miała przystanek. Jeżeli zrealizujemy te możliwości komunikacyjne, wtedy pozostałą część również doprowadzi do realizacji albo w postaci realizacji planu, jeżeli Państwo by podjęli uchwałę o realizacji planu, albo w inny sposób. Wracając teraz do punktu odnoszącego się do miejsc parkingowych. Tym haczem zaznaczone jest powierzchnia, jaką by zajęły parkingi, gdyby były w jednej kondygnacji. To przy założeniu zabudowy na całym terenie. Przy czym zabudowa na całym terenie jest przyjęta, jeżeli chodzi o intensywność, na poziomie czterokrotnie mniejszej niż normalnie realizujemy osiedla. Bo zazwyczaj realizacja osiedli jest od 1,5 do 2. Wskaźnik jest od 1,5 do 2. Tutaj mamy wskaźnik 0,5, czyli trzykrotnie na przykład mniej budynków jest przypadających na cały teren. Taka byłaby powierzchnia, którą by zajmowały garaże. Chcemy tego uniknąć i tylko częściowo zrobić garaże jednokondygnacyjne. Natomiast większość garaży i miejsc parkowania chcemy zrealizować w wielopoziomowych czterokondygnacyjnych garażach. To daje możliwość tego, że cała ta reszta terenu może być przeznaczona na zieleń, na to, żeby tam ludzie chodzili po trawie, a nie po zieleni, której nie można nadepnąć na przykład na stropie garażu. Wskaźnik 1,5 jest wskaźnikiem dosyć wysokim w stosunku do tego, jaki jest spotykany w innych inwestycjach. Ale jest takim wskaźnikiem do przyjęcia tutaj, ponieważ gdyby przyjąć ten wskaźnik 3,25, ten slajd tutaj wyglądałby tak, że parking zająłby cały ten teren. To jest bardzo dużo. Rozumiemy, z czego to wynika, że to jest taka liczba samochodów tutaj, ale na mieszkanie 50-metrowe przypadałoby wtedy 100 metrów kwadratowych garażu. A na domek 70-metrowy, który teraz może być składany, to trzeba byłoby wtedy przeznaczyć 4 miejsca postojowe przykładowo, gdyby to było realizowane według ustawy i według standardów. To jest bardzo dużo. Natomiast my i jakby cały świat widzi, że przyszłość nie leży w liczbie samochodów, tylko w sposobie ich użytkowania. I to osiedle też chcemy w ten sposób zrealizować, że nie zabronić ludziom tutaj i zakazać jeżdżenia samochodem
całkowicie, czy też żeby nie mieli samochodów w ogóle i nie widzieć problemu, jakim jest parkowanie i komunikacja, tylko chcemy go przekształcić tak, żeby można było zastosować rozwiązania, na przykład to są akurat wielopoziomowe garaże, ale chcemy zrobić układ car sharingu, czyli ludzie bardzo często, jeżeli Państwo gdzieś mieszkacie, czy widzicie garaże podziemne w budynkach mieszkalnych, bardzo dużo jest pustych w ciągu dnia, ponieważ mieszkańcy wyjeżdżają. Te miejsca zostają puste. Te miejsca nie muszą być puste w godzinach pracy, ponieważ one są potrzebne tym osobom, które by pracowały w tej całej kompleksie fabryki. Jest to do zrobienia i podobno już nawet jest to realizowane i to też w Polsce. Wystarczy aplikacja na komórkę i ktoś dostaje miejsce, które może zająć, przyjeżdża, parkuje, a ten, który to miejsce zwalnia, przez to ma mniejsze opłaty za parking. Jest to bez problemu do zrobienia i to powoduje, że liczba tych miejsc wymaganych się również zmniejsza. Chcemy też położyć duży nacisk na wewnętrzną komunikację w osiedlu, żeby udostępnić wewnętrzny sposób jeżdżenia po osiedlu, na przykład samochodami elektrycznymi, przeznaczyć sporo miejsca na parkingi dla samochodów, które byłyby wypożyczane. Oprócz tego jest jeszcze komunikacja skuterami, które zajmują mnie miejsca, oprócz tego jeszcze rowery, hulajnogi i tak dalej. Wszystkie te elementy chcemy tutaj włączyć po to, żeby nie zabetonować ziemi w 100% parkingami, bo nie one są najważniejsze, nie one są podmiotem działania naszego i nie one są podmiotem osiedla. Podmiotem są ludzie, którzy potrzebują chodzić po trawie, a nie po betonie. Dlatego to jakby ten wymóg nie jest uciekaniem od tematu, tylko przekształceniem go w sposób taki, żebyśmy się nie dali tej takiej ideologii rozjeżdżenia samochodami zwyciężyć. Druga kwestia dotyczy wysokości. W pobliżu są budynki, które mają około 20 metrów, stąd jest ta prośba o zwiększenie wysokości. I nie wynika ona z tego, że chcemy zbudować tam więcej tak zwanego PUM-u. Wynika z tego, że budynek, który jest wyższy, zajmuje mniej miejsca na ziemi, więc zajmuje mniej trawy i terenu biologicznego. Poza tym między takimi budynkami łatwiej mogą rosnąć drzewa. Tutaj jest pokazane, że zmiana wysokości z 4 na 7 kondygnacji to jest około 15% powierzchni uwolnionej do tego, żeby mogła być biologicznie czynna. Oprócz tego to jest jakby zapis do maksymalnej wysokości, który dotyczy terenów, gdzie jest więcej drzew. Zasadniczo na całym terenie wysokość budynków jest od 4 do 5 kondygnacji. Ale chcemy w tych miejscach, gdzie chcielibyśmy ochronić drzewa, zrobić je wyżej. Zaczęliśmy już pracę od jakiegoś czasu nad tym, jak kształtować tę zabudowę. To są pierwsze nasze rysunki. Studiujemy sposób, w jaki chcielibyśmy ukształtować tę zabudowę, żeby ona była rozdrobniona, żeby to nie były jakieś zamknięte osiedla, podwórza takie blokowe, jak w starych kamienicach, tylko żeby była bardziej taka na zasadzie, jakby w cudzysłowie można użyć słowa willowa. Chcemy, żeby było sporo detalu, ale jednocześnie zachowanie dużej prostoty. Chcemy poszukać jakby własnego wyrazu tego całego osiedla, chociaż nie mamy zamiaru realizować wszystkich budynków w jednej formie. Każdy fragment osiedla mamy zamiar zrobić w zupełnie innym charakterze, bo taki jest Konstancin, który jest bardzo eklektyczny i tutaj jest używanych bardzo wiele wzorców, począwszy od nowych budynków, które totalnie przypominają zabytkowe i nie wiadomo, czy jest zabytkowy, czy nie. Nawet przewodnicy, z którymi chodziłem tutaj, tak samo czasami nie wiedzą. Poprzez szwajcarskie domy, góralskie domy, lata 70., modernizm i tak dalej. Podobnie chcemy tutaj to zrobić, ale jednak zachować takie wyodrębnienie, żeby nas można było zidentyfikować i tą identyfikacją będą tereny zielone. Tutaj mamy na przykład system retencji, który chcemy zrealizować na całym obiekcie, który będzie połączony
z ciągiem też takim, który będziemy nazywali parkiem liniowym, że można sobie będzie chodzić dookoła całego zespołu i wzdłuż wody, a ta woda nie będzie tylko do dekoracji, tylko będzie po to, żeby reagowała na deszcze, które przyjdą i wszystko będzie podłączone do dużego zbiornika wodnego, który jest w dalszej części. Tutaj są dalsze szkice nasze, które na razie staramy się sami ze sobą jeszcze uzgodnić i z inwestorem wspólnie podjąć jakieś decyzje. Układ funkcjonalny jest w tej pierwszej części, ona jest bardzo mała, to jest 105 mieszkań, 158 miejsc postojowych z tego wskaźnika, który wynika ze wskaźnika 1,5. One są ukryte częściowo w ziemi, ponieważ jest tam dosyć wysoki poziom wód gruntowych. One są zagłębione na 1,5 metra. Wzdłuż ciągu przyfabrycznego są zlokalizowane usługi, wyżej są mieszkania. Na górze proponujemy części wspólne dla mieszkańców, oprócz tych, które będą na parterze, to na górze także chcemy zaproponować na przykład szklarnię, żeby można sobie było pójść i uprawiać ogródki. Tutaj widzimy jeszcze ten plac, który będzie otwierał się na część fabryczną, na komin i tutaj osiedle będzie z nim współpracowało, współgrało. To jest rzut z garażu, tak, tylko dla pokazania, i rzut parteru, oddzielne bryły budynku, nie zamknięte w kwartały. Tutaj sposób kształtowania tego garażu podziemnego, czyli mamy poziom wody. Garaż jest zagłębiony na 1,5 metra, z jednej strony obsypany skarpą, z drugiej strony mur, zieleń, przejście, chodniki. Tutaj widać ta część garażu, która jest częściowo wystająca i towarzyszy jej zieleń i przejścia. Wyższe kondygnacje są podzielone na mieszkania. Od strony fabryki, zgodnie z zaleceniami konserwatora, przyjęliśmy 3 kondygnacje do zabudowy, a w drugiej części 4. Także tak wygląda nasza praca na ten moment z tym tematem i jeśli trzeba coś wyjaśnić, to jesteśmy tutaj do dyspozycji. Bardzo dziękuję za tą prezentację. Czy chcecie Państwo zadać pytania teraz do prezentacji, czy przechodzimy do omawianych punktów we złożonym wniosku? Mam pytanie do radnych. Pan Włodek, proszę bardzo, panie Włodku. Ja mam taką propozycję, ponieważ jest tutaj 6 punktów, jak gdyby, w Państwa wniosku. Proponowałbym, ponieważ uchwała, którą Rada Miejska podjęła, była 4 lata temu, nie wszyscy mamy, że tak powiem, w głowie te paragrafy. Proponowałbym analizować te punkty, co jest w naszym projekcie uchwały mówiących o standardach, a co proponujecie Państwo. Ale tutaj już na pierwszy rzut oka widzę, że w tych slajdach tam się przewija kondygnacje 3-4, prawda? A tutaj w tym wniosku jest, że nie mniej niż 7, więc wie pan, jest duża rozbieżność między tym, co prezentujecie Państwo, a tym, co występujecie do Rady Miejskiej. Więc te punkty są według mnie co najmniej na 6-5 nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę jak gdyby naszą uchwałę, nad której już my pracowali bardzo długo, 4 lata temu, a ta wnioskami Państwa. Także no, propozycja moja jest taka, każdy punkt, co jest w ustawie, bo Państwo to mają na pewno w uchwale, a co Państwo proponują i w jakim kierunku ta zmiana ma iść. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Włodku. Pan już zauważył dość istotną rzecz w tych punktach, które są zawarte w tym wniosku, więc też uważam, że powinniśmy przejść do dyskusji nad konkretnymi punktami, ponieważ wiadomo, że propozycja na slajdach wygląda bardzo ładnie, ale życie to zupełnie coś innego. I bardzo mi jest, przede wszystkim słuchając, trudno uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie stworzyć tak pięknie duży teren i twierdzić, że na przykład samochodów ograniczymy ilość na takim terenie. Nie możemy też liczyć, żeby tutaj, gdzie jest tyle działalności gospodarczej, tyle punktów usługowych, tyle różnych funkcji usługowych,
że to będzie wystarczające tylko i wykorzystane przez mieszkańców naszej gminy. Na pewno musimy liczyć na to, że przyjadą tutaj i mieszkańcy Warszawy i okolicznych nawet gmin. Wiadomo, że nie przyjadą na rowerze, nie przyjadą środkiem komunikacji, na skuterze, tylko w większości przyjadą samochodami. Więc no, na pewno musimy tak już mówić o takiej prawdziwej rzeczywistości, a nie tylko o slajdach i w tym, co pięknie kolorowo wygląda. Bardzo proszę, przechodzimy w takim razie konkretnie do omawiania punktów zawartych w Państwa wniosku. Prosiłabym, żebyście Państwo się po kolei każdy punkt omówili, bo faktycznie nasza uchwała jest bardzo ważnym dokumentem dla naszej gminy i bardzo się cieszę, że poprzednia Rada uchwaliła taką uchwałę o standardach, które nawet teraz Pani Kierownik nam je przybliżyła. One bardzo dużo wspierają nas i są takim dodatkowym argumentem dla tej specustawy, która jest bardziej przyjazna Państwu. Więc my musimy podejmować decyzje bardzo mocno przemyślane, takie, żeby były dobre przede wszystkim dla mieszkańców Konstancina. Jeszcze oddam głos tutaj Pani Radna Alfreda Konopka i tam mieszkaniec się też zwraca, to też udzielimy, a dopiero później w takim razie, bo widzę, że jest troszeczkę chęci do dyskusji, więc może przedyskutujmy. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, my musimy brać pod uwagę, że nasza gmina jest uzdrowiskiem i ta nasza uchwała, którą podjęliśmy w 2018 roku, to ona bardzo jest dobra właśnie dlatego, że jesteśmy uzdrowiskiem. Nie możemy porównywać się z innymi miastami, że możemy budować i wzwyż, i wszerz, ile się da. My musimy się ograniczyć. Nie możemy drugiego Konstancina zbudować, bo w końcu wtedy stracimy może prawa do uzdrowiska. I uważam tutaj tak samo, wyczytałam w tym opisie ograniczenie ruchu samochodowego. Nie wiem, jak to się ma do tego, jeżeli Państwo macie tyle mieszkańców tutaj zasiedlić, to jak można ograniczyć ten ruch? Chcecie tyle pobudować mieszkań i tyle mieszkańców sprowadzić, a ograniczyć ruch samochodowy? Ja tego nie widzę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę, tam Pan Robiński jako mieszkaniec się zgłasza, to też zapraszam. Dzień dobry. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Najpierw chciałbym wszystkich powitać, radnych, Pana Burmistrza i Państwa. Pozwoliłem sobie dzisiaj przyjść na tą komisję, ponieważ zabierałem głos na poprzedniej, kiedy Państwo z Arche prezentowali swoją prezentację na temat swojego pomysłu na Mirków, na zagospodarowanie i pozwoliłem sobie wygłosić taką tezę, że to osiedle nigdy nie powstanie w formie, którą Państwo prezentują. Założyłem się dolary przeciwko orzechom, nikt nie podjął zakładu. Oczywiście już wiemy, że Państwo się z tego wycofaliście. Przychodzicie teraz do nas z ustawy deweloperskiej. Złożyliście wniosek o wydanie zaświadczenia o przyjęciu dzieci do naszych szkół. I dzisiaj mamy tą prezentację. Chciałbym, nie będę się wchodził w szczegóły, bo od tego są Państwo radni. Chciałbym tylko zwrócić uwagę Państwu, że każda ustawa ma swoją literę i duch. Nie będę się wypowiadał na temat litery, bo jest ona dość obszerna. Natomiast ustawodawca miał taki pomysł, aby taki zawarł duch w ustawie deweloperskiej w skrócie, aby ułatwić zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. I tak starał się wyważyć stronę inwestora i stronę gminy, aby mniej więcej te strony się równoważyły. Oczywiście zawarł bezpieczniki na jedną, na drugą stronę, na stronę inwestora, że jeżeli gmina będzie oporna, to może iść do sądu, terminy zawite i tak dalej, żeby to w sądach administracyjnych nie trwało 10 lat. Po stronie gminnej dał właśnie możliwość nam uchwalenia czegoś takiego jak standardy urbanistyczne, dał nam możliwość negocjacji przede wszystkim z deweloperem. Duch tej ustawy mówi tak, przynajmniej tak jak ja go rozumiem, że jest inwestor, przychodzi do naszej gminy czy do innej i mówi tak, proszę Państwa,
mam pomysł na zagospodarowanie tego terenu. Taki, taki, taki i taki. Chcę wybudować tyle, tyle terenu, zabudować tyle, tyle terenu, ma powstać tyle i tyle rzeczy, ma powstać kino, teatr, przy tym ma powstać, nie wiem, mieszkaniówka na 5 tysięcy, na 7 tysięcy, na 10 tysięcy ludzi. I teraz negocjujmy. Jeżeli pobuduję na 5 tysięcy ludzi osiedle, to dobuduję wam kino. Jeśli wybuduję na 7 tysięcy osiedle, to dołożę basen. A jeżeli na 15, to zrobię wam w ogóle prawie wszystko. Natomiast co mamy tutaj teraz od państwa? Co państwo nam przedstawiają jako mieszkańcom? Mówicie do nas tak. Bądźcie szczęśliwi, bo przyszliśmy wam odbudować fabrykę. Przywrócić ją do stanu używalności. Cieszcie się jak indyk, który weźmie udział w święcie dziękczynienia. Bo przy okazji zabudujemy wam nowe miasto, zbudujemy wam nowe miasto na 10 tysięcy ludzi. Otóż ta inwestycja w tej formie zabija to miasto. Kiedy państwo to zrozumiecie i przyjdziecie do nas z rzetelną informacją, z wyliczeniami, że jeżeli pozwolimy wam jako mieszkańcy, jako radni wybudować tyle i tyle i tyle, to chcemy za to to, to i to. I wtedy to jest uczciwe, proszę państwa. Pan prezes powiedział, że będzie wciągał osoby do projektu, które są, jak to było, zapóźnione umysłowo, ograniczone umysłowo. Czuję się wciągnięty do projektu, panie prezesie. Czuję się wciągnięty. Dziękuję państwu. To tylko chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję. Proszę, pan Michał Wiśniewski jeszcze i... Dzień dobry, Michał Wiśniewski. Kilka spostrzeżeń z różnej perspektywy. Wiarygodność dla mnie jest bardzo ważna. Cieszę się, że państwo udzielacie się i pomagacie niepełnosprawnym Ukraińcom. Dwukrotnie obiecaliście udostępnienie mieszkańcom dokumentów i wyliczeń, ani razu ta prośba nie została spełniona. Mam nadzieję, że po dzisiejszej prezentacji będą te dane uzupełnione. To jest punkt pierwszy. Jestem ekonomistą, nie znam się na tym, za czym się państwo znacie, ale lubię rozmawiać z ekspertami, z przyjaciółmi. Mam przyjaciółkę, która jest architektem wnętrz i podejrzewam, że z 40% biurowców w Warszawie ogarnęła swoją umiejętnością zarządzania projektami. I ona mi mówi, że zaczyna się projektować od funkcji, nie od kolorów, nie od rysunków, tylko od funkcji, bo całą resztę można zrobić później. Czyli generalnie liczby oddają ten początek tej myśli. Cieszę się bardzo, że chcecie zrewitalizować fabrykę, ale jak rozumiem, padło takie stwierdzenie, że bez mieszkaniówki i rewitalizacji fabryki nie ma. Okej, warto o tym porozmawiać. Jakie są warunki? Pamiętam jedną rzecz, że PUM-u, czyli tej powierzchni, która mówi o wielkości mieszkań, dla państwa to jest sprzedaż, tak? Bo PUM sprzedajecie. Dla nas to jest nowa liczba mieszkańców, którą przyjmujecie, to jest 200 tysięcy. Potrafię sobie policzyć i zarówno z ustawy Lex Developer, ile to jest mieszkań, również potrafię policzyć, biorąc pod uwagę średnie, realne, biznesowe wielkości mieszkań. Natomiast też policzę, jaki to jest przychód dla państwa firmy netto, biorąc pod uwagę nawet zaniżone ceny rynkowe. Mówimy o inwestycji 2 miliardów złotych. Ponieważ każda inwestycja może się wysypać, zakłada się bezpieczniki. Jeżeli założymy mały bezpiecznik, 5%, to przy 2 miliardach to jest 100 milionów złotych. Dość dużo, żeby zrewitalizować fabrykę. Nawet jeżeli uznacie państwo, że 5% jest za duże, macie niższe marże, o tym nie będziemy dyskutować, ale wydaje mi się, że marże netto są wysokie, a nie mówię o bezpieczniku. Nawet jak 2,5% weźmiemy, to mamy 50 milionów na rewitalizację. Bez względu na to, co zbudujecie, Konstancin się zmieni, bo jest małym miastem. Po prostu jest nas mało. Pokazanie wielkości terenu Konstancina, nazwijmy to centrum w cudzysłowie, versus reszta, ma jedną, bo rysunki kłamią, znaczy oczy są oszukiwane przez rysunki. Tam są w większości działki z normatywem 3300. A państwo proponujecie budynki o wysokości 7 pięter. Chciałbym państwu, już kończę, ostatnią rzecz opowiedzieć o osiedlu, które powstało niedaleko tu w Konstancinie, budowane przez spółkę giełdową, budowano w etapach. I kilka spostrzeżeń z tego osiedla. Po pierwsze, ostatni etap został, zmieniło się trochę prawo, zmienił się rynek. Na ostatnim etapie w sumie inaczej. W sumie miało być 12 budynków. W
pierwszych etapach powstało 5, więc zostało 7. Przepraszam, miało być 11, bo w ostatnim etapie miało być 6. Powstało 5, tylko każdy z nich był 2 razy dłuższy i jeszcze po wielkich próbach miał być o kondygnacji większy. Generalnie z plus 100 mieszkańców chcieli zrobić, przepraszam, nie mieszkańców, rodzin, z plus 100 chcieli zrobić 200, zrobili 160. I na końcu jeszcze ta działka nie urosła. Wszystkie miejsca parkingowe, ponieważ sobie chcieli zapewnić przejście i przejazd, prawda? Wszystkie tereny wspólne, zgodnie z tym, co mogli dysponować terenem, przekazali ostatniemu etapowi. Wszystkie parkingi, wszystkie, zostały przekazane jednej wspólnocie. To jest kolizja prawa, o którą oczywiście Państwo nie odpowiadacie. Natomiast prawda niestety jest taka, że na końcu mieszkańcy przyszli, którzy przychodzą, są trochę poszkodowani, jak i ci, którzy są mieszkańcami w koło, też są poszkodowani, dlatego że prawo polskie jest inne niż na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie powinniście Państwo wybudować najpierw infrastrukturę, a potem robić swoje inwestycje. U nas jest trochę na odwrót. Prawa nie zmienimy. Natomiast wydaje mi się, że to, co powiedział mój przedmówca, to powinniśmy się szanować, położyć jasno na stół warunki biznesowe i wtedy możemy rozmawiać. Bo jeżeli będziemy rozmawiać, to ja uważam, że jest szansa na znalezienie jakiegoś porozumienia. Ale jeżeli nie będziemy mieli wiarygodności, o której zacząłem, to będzie po prostu duży problem. A to jest bardzo duża inwestycja i nie jesteście Państwo jedynymi. Dziękuję. Dobrego dnia. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, no, nic nam nie pozostaje troszkę jak poprzeć głos mieszkańców, którzy się wypowiadali, bo faktycznie przychodzicie Państwo po raz drugi do nas, do komisji, przychodzicie z konkretnym wnioskiem, czyli trochę z jakby żądaniami, jakie chcecie od nas uzyskać, zobowiązanie i tak dalej. A przedstawiacie nam Państwo propozycje zagospodarowania terenów dość istotnych dla naszej gminy, bo to nie jest kilkuhektarowy teren, to jest kilkunastohektarowy teren, kilkudziesięcio, więc wiadomo, że zagospodarowanie jego będzie bardzo, bardzo ważne dla całej gminy, dla wszystkich mieszkańców. Więc tak naprawdę w tych prezentacjach, jak i pierwszej, tak i drugiej, ja rozumiem pierwsza, ale już druga prezentacja powinna wnosić dużo więcej szczegółów, dużo więcej konkretnych informacji dla nas jako radnych, jako dla mieszkańców, więc popieram, że bardzo nam tego brakuje. Bo wniosek, który Państwo złożyliście, jak zaczniemy tutaj te punkty omawiać, to mają ogromne znaczenie dla całego tego przedsięwzięcia. Więc już teraz powinno być dużo więcej kompleksowych informacji, co Państwo wnosicie poza tym. Także, ale jeszcze widzę, Pan Grzegorz Szewczyk się zwraca, prosi o głos i zaraz przechodzimy już konkretnie do dyskusji nad punktami. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, tak, zacznę od tego, co Pan Prezes powiedział. Chcemy zgodnie z naturą żyć, wyprzedzamy to o 20-30 lat. Piękne słowo, również chciałbym to wyprzedzić i zlikwidować obecne deweloperskie budownictwo, które jest w Piasecznie, w Lesznowoli i w okolicach. Dobry pomysł, ale przeszkadzają dwa, żeby zrealizować to, dwa punkty. Wysokość 7 kondygnacji. 7 kondygnacji, ileś więcej lokali, gdzie mieszkają rodziny. W tym czasie rodzina składająca się, wiadomo, dwie dorosłe osoby, dzieci, na razie są 2 samochody. Za chwilę już potrzeba 3 samochód. To nie powinno się likwidować miejsc parkingowych, gdzie propozycja naszych pracowników, którzy przedstawiły panie, około 3 czy powyżej, bo to jest prawdziwe i realne, tak jak mówię. Akurat mam 2 dzieci, którzy mają po 2 dzieci i są po 2 samochody, bo są małe. Jeszcze dzieci. Mojego kolegi, jak już jest starszy, który ma 18 lat, jest następny samochód. Także to są
rzeczywistość, która obecnie jest. Z drugiej strony, nie usłyszałem partycypacji w infrastrukturze drogowej, tak zwanej obwodnicy. Ileś przybędzie tych są prowadzone etapy i słusznie. Pierwszy etap, drugi, żeby pokryć zobowiązanie i przywrócić starą, zrujnowaną totalnie substancję fabryczną, wymaga to olbrzymich środków, które się zwrócą, bo wiemy, że nie żadna produkcja, tylko będą to hotele, restauracje i tak dalej, ale trzeba olbrzymie środki zainwestować, żeby później był powrót. Do ilości mieszkańców. Proszę Państwa, o tym nie było mówione, ale od razu spada na gminę obowiązek. Tak jak tu moi przedmówcy powiedzieli, 5, 7, 10, 20, 15, 20 tysięcy mieszkańców przy całym zabudowanym kompleksie. Pytam się, szkoła podstawowa, gdzie obowiązkiem jest nas, przedszkola, olbrzymie środki finansowe. Dam przykład. Gmina Lesznowola na dzień dzisiejszy 300 milionów budżet, 150 milionów utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli. 50% budżetu. To nie jest Księżyca. To, co mówię, to jest na dzień dzisiejszy. I jak zamieszkałoby tu czym wyżej, szerzej i więcej zabudowań, to jest normalny, ekonomiczny i biznesowy kierunek, bo musicie na tym zarobić. No, każda firma zarabia i prawidłowo, logicznie, tylko że musimy mówić o tym wszystkim. Tak jak wspomniałem, nauka szkół podstawowych należy do gminy, przedszkoli również, a to generuje olbrzymie środki. Tyle z mojej strony. Ja nie mówię, pomysły są piękne, parkingi piętrowe, tak, w zieleni, to jest coś pięknego, tylko ile tych mieszkańców by było w tych budynkach, bo czym wyżej, biznes dla was, dla nas strata. Zatłoczone ulice, infrastruktura, czy trzeba budować szkoły, przedszkola. No. Tak to się odbywa. No. Ja mam porównanie naszej gminy, gminy Lesznowoły i Piaseczna, które jest powiatowym miastem prawie 100-tysięcznym. Chodzę codziennie po tych okolicach, obserwuję, widzę piękne rozbudowy, ale wiem, co za tym się kryje, jakie środki później spadają na samorządy, żeby było zgodnie z obecnymi przepisami to w pewnym standardzie utrzymać. Wiemy, jesteśmy sąsiadami aglomeracji największej w Polsce, stolicy i tak dalej, ale no po prostu musimy to perspektywicznie. Nie mówię, projekty są piękne, żeby to zrealizować, tylko nie za dużo tych mieszkań sprowadzić ludzi, bo to generuje następne środki finansowe. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan burmistrz Kazimierz Siączuk, proszę bardzo. Ja nie zabierać głosu, ale zdecydowałem się w świetle tej dyskusji. Szanowni Państwo, zarówno władzom samorządowym gminy Konstancin Jeziorna, jak i naszym mieszkańcom na pewno zależy na tym, żeby tereny pofabryczne rewitalizować. Co do tego myślę, że nie mamy żadnych wątpliwości. Natomiast Państwo z firmy Arche wiele razy przekonywaliście Państwa z nas, że we współpracy z gminą Konstancin Jeziorna dokonamy tego razem. A jakie są fakty? Jeszcze wrócę do prezentacji na chwilę. Trudno odmówić architektom, że pokazana wizualizacja jest niedobra. Ona jest piękna. Tylko druga część zdania jaka jest. Tutaj mieszkańcy dzisiaj też zwrócili uwagę, że nasze miasto i gmina nie jest wielka. To jest około 7800 hektarów. To jest małe miasteczko, mała gmina, w której mieszka w mieście około 17 tysięcy mieszkańców i w sołectwach około 6-6,5 tysiąca mieszkańców.
jakie są dowody na to, że państwo przychodzicie kolejny raz do samorządu, i tu użyję tego słowa, by wymusić na samorządzie swój pomysł, swoje stanowisko. Zatem nie idziecie z nami we współpracy, ja żałuję bardzo tego, natomiast idziecie w ramach specustawy mieszkaniowej i macie takie prawo. Jakie są dowody na to, że idziecie specustawą? Wystąpiliście do burmistrza gminy o to, żeby przyjął 24 uczniów do szkoły numer 3 przy ulicy Bielawskiej dla pierwszego etapu waszej inwestycji. Burmistrz wydał takie zaświadczenie, bo nie ma w standardach nawet gminy Konstancin Jeziorna nie ma żadnego zawieszenia, że nie mogę wydać. W szkole są na dzień dzisiejszy wolne miejsca. Specustawa mieszkaniowa pozwala prowadzić etapowo inwestycje, tak mieszkaniową, jak i towarzyszącą. Co mamy dzisiaj, proszę Państwa? Zwrócę na parę rzeczy uwagę. Ustawodawca powiedział, że dla potrzeb obliczeń ilości mieszkańców trzeba przyjąć na jednego mieszkańca 28 metrów kwadratowych. Proszę Państwa, co to oznacza? Mogę sobie wyobrazić, że będzie trzyosobowa rodzina. Skoro ma zająć 28 metrów kwadratowych jeden człowiek, to z tego wynika, że na powierzchni 84 metry kwadratowe będzie mieszkało trzech mieszkańców. Taka rodzina. To jest nieprawdą dzisiaj. Proszę Państwa, podzieliłem to na połowę, czyli na 42 metry kwadratowe. Taki standard, dwa pokoiki, kuchenka. W którym mieszkają trzy osoby. Jeżeli w Państwa wyliczeń dla pierwszego etapu inwestycji umiejscowionej na powierzchni około jednego hektara cztery budynki mieszkalne, cztery bloki, planujecie 239 osób zamieszkałych przy powierzchni 28 metrów kwadratowych na jednego, to ja przed chwilą pokazałem, że to trzeba powiększyć razy dwa. Zatem, jeżeli pomnożymy, to mamy 478 osób. Tak, szacunek ilości. Państwo chcecie nabyć nieruchomość od dwóch firm będących właścicielami o powierzchni 62 hektary. Jeżeli przyjąć, a statystycznie, że 23 hektary to są drogi, parkingi, zieleń i wszystko inne. Czyli do zabudowy ewentualnie zostaje 40 hektarów. Jeżeli pomnożę 478 ewentualnie osób razy 40 hektarów, to nie musi się to sprawdzić, żeby było jasne. To ilość osób, które by może potencjalnie zamieszkać, warto zapamiętać, sięga 19 120 osób. I tutaj się mocno różnimy. Jeszcze raz podkreślam. Chcemy, żeby ktoś, inwestor, państwo, zrewitalizowali tereny pofabryczne, ale z tyłu głowy wszyscy mamy, że budujemy drugi Konstancin. Więcej jak drugi Konstancin. Ja zgadzam się z panem prezesem, że to w czasie będzie rozłożone, ale docelowo musimy wszyscy patrzeć, że za 10, 15 czy 20 lat to się stanie. Zatem może się zdarzyć taka sytuacja, w moim przekonaniu, że powstanie nowoczesne miasto po byłej fabryce papieru i zniknie Konstancin. Takie równowagi mogą zostać zachowane. Państwo mówicie o układzie komunikacyjnym, miejscach parkingowych dotyczących swojego terenu w tej wizji. A ja pytam, a jak mają mieszkańcy, usługodawcy i inni dojechać i wyjechać? Z Konstancina, żeby wyjechać dzisiaj i nie zanosi się na bliższej przyszłości, to też trzeba sobie twardo powiedzieć, że coś się zmieni. Dzisiaj ulica jedyna warszawska jest jedynym wyjazdem do Warszawy i z powrotem. Nie ma innego korytarza. Ewentualna kolejka
koleją komunikacji tej po ewentualnej linii towarowej, to śpiewka przyszłości. Podobnie jak dzisiaj, państwo byliście u marszałka też, z tego coście powiedzieli i też to wiem od marszałka, żeby może marszałek rozpoczął budowę obwodnicy. Z tego nic nie wynika. Ja bywam u marszałka ze swoimi zastępcami w tej sprawie. Jest albo niechęć, albo taki maraz, albo brak pieniędzy, że w ogóle nie rusza się sprawa obwodnicy, ani o krok się nie posunęła. Zatem pytanie, które państwo tutaj także, żeście tutaj pan radny pokazywał, że jeżeli przybędzie jakaś liczba mieszkańców, to kto będzie utrzymywał szkoły, przedszkola, żłobki? To jest prawdą, co pan radny powiedział, bo ja mam jeszcze informację z gminy Piaseczna, jak wielkie środki finansowe gmina wykłada na utrzymanie placówek oświatowych. To idą w dziesiątki milionów. Pytanie może powstać takie, skoro przybędzie określona liczba mieszkańców, no to będą płacić podatki. Pewnie tak. Pytanie, czy pokryją. Co z infrastrukturą typu woda, kanalizacja, oświetlenie itp. I jeszcze jedno, nie moje zmartwienie jest, ale jest to zmartwienie przyszłych ewentualnie lokatorów. Państwa inwestycja sąsiaduje bezpośrednio z oczyszczalnią ścieków socjalno-bytowych. I nie ma na świecie oczyszczalni bezwonnej. Ja miałem przyjemność oglądać wielką oczyszczalnię pod Paryżem, która miała być bezwonna, jak przekazywano mi. Nieprawda. Nie ma takiej oczyszczalni, która jest bezwonna. Ale ten temat nie dotyczy mojej oceny, kto kupi mieszkanie. To inni nabywcy. Państwo też informowaliście, i to jest prawdą, że są tam zdegradowane tereny, które musicie najpierw przywrócić do stanu, nazwijmy to, używalności. Pan prezes tutaj informował państwa radnych, że na ten cel musicie przeznaczyć około 30 milionów złotych, o ile dobrze pamiętam, na tej sali. Ja nie neguję tego. Natomiast pytanie, które się pojawia, czy państwo chcecie, bo dzisiejsze państwa wniosek, który radni będą analizować za chwilę, wyraźnie mówi, że my nie chcemy z samorządem współpracować. Przyszliśmy żądać zmiany uchwały Rady Miejskiej o standardach. To pytanie jest do państwa radnych, do mnie. Po co wprowadzaliśmy uchwałę o standardach w 2018 roku? Oto po to, żeby Konstancin, jego całą gminę ratować przed nachalnymi, ja do państwa tego słowa nie kieruję, nachalnymi deweloperami. I taki jest ogląd z mojej strony sytuacji. Państwu pewnie teraz przedstawicie swój punkt widzenia. Radni będą się zastanawiać, zobaczymy, jaką opinię wydadzą na ten temat. Natomiast zwrócę jeszcze jedną uwagę. Proszę państwa, nie mamy w mieście i gminie Konstancin Jeziorna, według mojej wiedzy, chyba dobrej, żadnego budynku mieszkalnego czy innego siedmiokondygnacyjnego. Tutaj z wizji, którą państwo pokazaliście, te budynki to są budynki około 20-metrowe. Obecne studium uwarunkowania i zagospodarowania mówi o maksymalnej 15-metrowej wysokości. Myśmy tego nie złamali do dnia dzisiejszego. Państwo pokazujecie, pewnie macie rację, co do uzasadnienia, gdyby patrzeć z boku, że budynek 20-metrowy, to zwiększy się fragment powierzchni i powstanie nie jedno drzewo między budynkami, tylko dwa. Umownie. Trudno to temu zarzucać. Ale też pozwolę sobie zwrócić uwagę i państwu, i sobie. W niektórym miejscu pokazujecie państwo, że na płycie garażowej będzie teren zielony.
No i tak, kto będzie po garażach biegał i po prostu odpoczywał na terenie zielonym? To jest fikcja, która po prostu pokrywa tak zwaną powierzchnię biologiczno-czynną, a nie powoduje, że mamy do dyspozycji na przykład 400 m2 powierzchni użytkowej zielonej. No taka jest prawda. Proszę Państwa, tyle jestem zaniepokojony tym, że Państwo, a tutaj jeżeli jeszcze Pan Michał Wiśniewski powiedział, że inwestycja może sięgnąć 2 miliardy złotych, to musimy się razem mocno zastanawiać nad tym, czy chcecie Państwo z nami współpracować i realizować tę inwestycję nieco w innym wymiarze, aniżeli w tym, który Państwoście przedstawili. Ja osobiście podkreślam, jestem za rewitalizacją tego terenu, ale nie dopuszczam myśli do znacznej ilości mieszkańców na tym terenie. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu. Ja jeszcze króciutko tylko się odniosę. I Pan Burmistrz, i Pan Grzegorz Szewczyk poruszał ten temat, że utrzymanie szkół, przedszkoli kosztuje. Faktycznie nawet jakakolwiek ilość mieszkańców, która nigdy jeszcze od Państwa nie usłyszeliśmy, chociażby mocno zbliżonej ilości tych mieszkańców na tym terenie, jaki Państwo przewidujecie podczas swojej inwestycji, to nawet jeżeli dziś wystąpiliście do burmistrza i do samorządu o przyjęcie dzieci, 24 dzieci do szkoły, to nie znaczy, że to będzie taka ilość. Żeby szkoły mieć później miejsca dla tych dzieci w tych szkołach, przedszkolach, to trzeba te szkoły, przedszkola wybudować. Trzeba mieć na tą inwestycję pieniążki, to po pierwsze. Później dopiero jest następne to utrzymanie. Żeby je wybudować, trzeba mieć teren. My tego terenu nie mamy. Państwo nic nie mówicie, że na tych 64 hektarach planujecie. Mówicie o uczelni. Uczelnia to może być i państwowa, i prywatna. Uczelnia nam niczym nie pomaga. My musimy mieć miejsca dla dzieci w przedszkolach i w szkołach. Musimy mieć możliwość najpierw gdziekolwiek wybudowania tej szkoły i jej utrzymania. Więc wiele, wiele tematów jest takich, że powinniśmy bardziej otwarcie rozmawiać po to, żeby być w pełni świadomych tego, jaka jest to planowana inwestycja na tym terenie. Bardzo dziękuję i już teraz bym bardzo Panów poprosiła, żebyśmy po prostu punkt po punkcie wniosku złożonego do nas, do gminy, bo my jako Rada musimy się odnieść do tego wniosku, żebyśmy już dyskutowali o konkretach, z jakimi Państwo tutaj składacie. Nie wiem, kto z Państwa, bardzo proszę. To ja może zacznę. Dziękujemy bardzo za te opinie. Myślę, że opinie są konstruktywne i wsłuchujemy się w to, bo no my nie chcemy być tu intruzami, chociaż mówimy i nie chcielibyśmy to absolutnie narozrabiać. Oczywiście w przyszłości pogoda może niedługo będzie, zaprosimy do naszych realizacji tutaj, żeby tam poznać te wspólnoty, czy w Żninie, czy w Gdańsku, czy w Łochowie niedaleko, jak działamy. Oczywiście można porównywać do innych przedsiębiorców i deweloperów, bo jest zła opinia taka o przedsiębiorcach. Myślę, że często słuszna też i tutaj bym się z Państwem zgodził, no ale jednak te podatki na szkoły nawet, czy przedszkola, czy wszelkie inne usługi, no jednak przedsiębiorcy to wypracowują. I oczywiście moglibyśmy nic nie robić, bo projekt jest niesamowicie trudny, nie będzie łatwo. Ja tego się nie spodziewałem, że tu będzie łatwo, że będziemy głaskani. I oczywiście Państwo nas nie znają i mogą mieć takie opinie, ale my akurat no,
to zaczęliśmy robić. Oczywiście jesteśmy na początku drogi, oprócz no tu Konstancina, teraz na Śląsku olbrzymie dwa wyzwania, między innymi myślę, że Państwo słyszało o elektrociepłowni Sząbierki Bytom, gdzie kilkaset osób się podpisało do ministra Glińskiego, żeby ratować dziedzictwo europejskie. Niestety tego państwo nie jest w stanie zrobić. Mamy kilkadziesiąt obiektów zabytkowych zinwentaryzowanych po pożarach, po różnych przejściach, a niektóre są już zburzone. Mimo dramatycznych pism tego no jakby tracimy bezpowrotnie. Jeżeli my te kilka uratujemy takich, to jest jakby, mówię, że wielkie słowo, ale trochę misja. I teraz do konkretów. Ja tylko wejdę słowo, jeżeli można, panie prezesie. My nie jesteśmy państwa przeciwnikami, ale... Tak. Ja oczywiście, że czuję tak, tylko musimy się bliżej poznać. Może jeszcze będą, czy na tym zapraszamy. I teraz o konkrety chodzi. 6 tysięcy mieszkańców, panie burmistrzu. Ja maksymalnie obniżałem, tak zapamiętałem, no... żeby nie dużo, także że praktycznie to jest konkret, nie jakieś 10, 15 jak się pojawiały, tylko 6 tysięcy mieszkańców dokładnie. I w tym jakby też dla kogo to projektujemy? Założyliśmy, że 60% mieszkań dla małżeństw, zwykle to młode małżeństwa kupują, tu trzeba być świadomym, że obok jest oczyszczalnia ścieków, że teren zdegradowany. Przy okazji będzie to kosztowało, raczej wszędzie się pojawia razy dwa, nie wiem dlaczego. Nie 2 miliardy, a 1 miliard to może kosztować, to takie wielkości. Co tam jeszcze było? Co też raz dwa. Rewitalizacja, czy jakby oczyszczenie tego terenu, nie 30 milionów, a kilkanaście, 15, to też jednak troszeczkę... Tu na tej sali potwierdzam, usłyszeliśmy nawet 32 miliony, panie prezesie. Ode Pan mnie? Takie ja słowa wypowiedział. A to może ktoś mnie z moich... Nie, to po prostu mówiąc... się zgadzamy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o koszty remediacji, one nie są do końca jeszcze dziś znane, bo nie jest opracowany plan remediacji. My cały czas poruszamy się jakby na szacunkach jakichś. Jak powstanie ostateczny zarys tego osiedla, całego przedsięwzięcia, powstanie plan remediacji. On zostanie zatwierdzony w regionalnej dyrekcji i tam będą sposoby też tej remediacji określone. I to będzie kreowało ostatecznie cenę. Tyle. Czy ja mogę mieć pytanie, przepraszam, do tej remediacji. Czy remediować będziecie tylko grunt pod budynkami, czy cały teren? Znaczy, jeżeli chodzi o remediację, to w zależności od tego, jak pani naczelnik doskonale wie, w zależności od funkcji, jaka będzie na danym terenie, są poszczególne grupy i do poszczególnych grup będzie to zgodnie z funkcją remediowane. A dla zabudowy mieszkaniowej? Oczywiście tak, pierwsza grupa. Dobrze, czyli całość wtedy, tak? Cały teren pod zabudową mieszkaniową? Pod zabudową mieszkaniową będzie remediowany do pierwszej grupy, oczywiście. My bez tego jakby nie zrobimy. Bez zatwierdzenia, no to jest cały szereg jakby uzgodnień instytucji i co tylko, także to jest no wyzwanie dla nas. My oczywiście nie żądamy niczego też absolutnie, bo decyzja jest dwustronna, my możemy prosić, chcemy ten projekt zrobić i chcemy, żeby Państwo też byli zadowoleni, żeby Państwo byli częścią tego projektu, bo no, nam nie jest to potrzebne, jakby nam osobiście, dla mnie, bo no, jest coś do zrobienia. Powinniśmy nie udawać, że nie ma problemu, no, krótko mówiąc, bo można też, ale to załóżmy, co kto tam lubi. Założyliśmy, że w
tym jakby naszym projekcie, że to jest głównie dla młodych ludzi ze względu na miejsce i to, że nikt, kto ma duże pieniądze, pewnie tu nie zechce zamieszkać, chyba że ktoś jakby polubi, poczuje się młodo. 60% dla małżeństw mieszkać, 25% dla seniorów, bo no, starzejemy się jako społeczeństwo i myślę, że tu są warunki, 15% dla młodzieży. Dlatego też jakby to wynika z tego jakby ilości miejsc parkingowych też ograniczenie, bo ja od niedawna zacząłem jeździć komunikacją publiczną, czy jakby zbiorową i świetnie się czuję i chętnie, gdybym nie mieszkał gdzieś w Lubelskim daleko, to bym się pozbył całkowicie samochodu, byłbym wolny, nie musiał ubezpieczać i gdzieś tam przeglądów robić. Wczoraj, nie przedwczoraj, przepraszam, w Gdańsku byłem, tak. Przeczytałem książki, lektury, ja gdzieś wypoczęty jestem, zjadłem obiad, no nic lepszego. Także, bo myśmy się nauczyli, bo tych samochodów nie było, ich kolejnie kupujemy, ale ja nie wiem, czy dany moment tak, ale my liczymy co za 20 lat i jacy będziemy, bo możemy sobie naprodukować samochodów i 10 na osobę i wszelkich rzeczy nakupić, bo to bardzo łatwo, przemysł jest w stanie, tylko my zginiemy w tym śmieciach, będziemy zniewoleni całkowicie, a chcemy mieć wolność. No, gdzieś pogubiliśmy się i to jest jakby ten kierunek. Coś proponujemy zupełnie nowego i myślę, że wspólnie gdzieś to wypracujemy, bo no mamy problem. 7 kondygnacji, oczywiście jesteśmy skłonni obniżyć do tych 15 metrów, jak pan burmistrz mówi, wtedy tylko troszeczkę więcej tych budynków będzie, a zakładam tylko dlatego, żeby to się sfinansowało cokolwiek, bo renowacja, rewitalizacja zabytków jest zdecydowanie droższa. Ja zapraszam, jesteśmy wszystko otwarci, z każdą naszą inwestycją jest rozliczana, zresztą na giełdę będziemy wchodzili między innymi, żeby tutaj sfinansować, żeby ten pierwszy etap i z firmy też wydzielamy, jakby skupiamy się na tym, bo no stan jest tragiczny jakby na ten moment. Także tutaj ten teren zdegradowany, później zabytki, to jest mniej więcej 150%, a czasem i 200% tego, co by nową substancję wybudował. Niestety jest taka rzeczywistość i to jesteśmy zainteresowanym chętni do udostępnienia tych danych. Tak. Odnośnie tych 6 tysięcy, skąd państwu wyszła ta liczba 6 tysięcy tych mieszkańców? To znaczy, jaki jest punkt tej całej inwestycji, jak to wygląda od tej strony? Ale obowiązuje nas ustawa, musimy do tej ustawy podawać dane. Okej, ale jak państwo to widzieliście się w oparciu o jaki współczynnik? Znaczy, ten punkt tej całej inwestycji jest jaki? Ustawa nam kazuje odliczać liczbę mieszkańców do celów. Proszę państwa, do mikrofonu poproszę. Ustawa nakazuje obliczać liczbę mieszkańców według wskaźnika 28 metrów kwadratowych na jednego mieszkańca. I my musimy się tym posługiwać. Możemy się posługiwać jakimiś intuicyjnymi innymi danymi, ale to już jest wtedy nasza intuicja. Dla nas z tego państwa wychodzi z całej inwestycji 6 tak. tysięcy mieszkańców. Tak. Całość wychodzi wtedy 6 tysięcy. Generalnie mieszkania w większości będą małe, jakby takie dla seniorów, no 20. Te 25 czy 30 metrów, no to jest takie mieszkanie, to są zwykle panie większość i pojedynczo jakby pewien ten dla młodzieży też, także tu bardzo dużo chcemy tych małych mieszkań, bo tych dużych tu nie sprzedamy, to chcemy też, to są projekty jakby społeczne, także my nie windujemy, my się źle poruszamy w takich jakby górnych tych no jakby obszarach, biznesach i tak dalej. Zupełnie jakby jesteśmy innym rodzajem firmy i to pieniądze można zarobić, jeżeli kogoś to interesuje. Mnie na szczęście nigdy to nie interesowało, trochę dziwny i może dziwny jestem, ale przez pieniądze no wynikają problemy teraz
dla świata, dla ludzkości, czy to jest właściwy kierunek? Kolejne zarabianie pieniędzy i interesy. Znaczy nie chcę wchodzić jakby tutaj w problem wojny, bo to każdy jakby odbiera i widzi co, że w XXI wieku takie sytuacje się zdarzają, a ktoś inny nie jest w stanie ograniczyć swojego konsumpcjonizmu. To świadczy jakby, jak wygląda nasze człowieczeństwo. Trzeba powiedzieć, że sprawdzam. Także proszę, my prosimy oczywiście, mamy problem, wspólny problem. Pojawiamy się tu, uczymy się trochę i tylko praktycznie w tym jako organizacja chcemy się specjalizować. I z konieczności budujemy budynki, bo gdzieś musimy, mieszkania, bo musimy jakby sfinansować to, bo ja też nie jestem nawiedzony jakieś po iluś latach pracy, a szczególnie w moim wieku. I tu tylko patrzymy, jak się to zbilansuje. To nie jest projekt typowo komercyjny. Gdzieś w innych może sobie trochę dorobimy. Mamy wiele projektów, gdzie ponieśliśmy straty. Nawet teraz Gdańsk, który rozliczamy na Dolnym Mieście. Aktualnie kończymy i sprzedaż i to tak są duże koszty przy tym. No niestety. Szczególnie w tym budynku, który jest w takim stanie. Tak, a tu jest no wyjątkowo też zdegradowany teren i budynki. Także staramy się, żeby później była to chluba dla miasta. Ja mam swoje lata, ale są młodzi. To są młodzi, mój bratanek i kolejnie. No tworzymy jakby nowy rodzaj. Pokażemy Państwu, co zrobiliśmy. Nie jesteśmy gdzieś, urwaliśmy się. Panie prezesie, to na pewno są dość to nieporównywalne inwestycje, tylko tak naprawdę my tutaj musimy dbać o ten nasz Konstancin i musimy się odnosić tylko do naszego Konstancina, bo porównywanie różnych lokalizacji to nie jest może wskazane i bezpieczne. Chcemy się czuć, pani przewodnicząca, częścią Konstancina. No tutaj nasza siedziba będzie. No mam absolutnie to, co robimy. Myślę, że absolutnie wyjątkowa. Także możemy to jakby dzielić na etapy, projekt oczywiście, teraz, żeby zacząć, żeby pokazać, żebyśmy się poznali bliżej. Dobrze, pani kierownik i później pan Włodzimierz Wojtak. Proszę bardzo. Tutaj pytanie do państwa. Ja rozumiem, że 6 tysięcy mieszkańców, które państwo podajecie, to jest to 6 tysięcy wyliczone jako liczba mieszkańców w oparciu o specustawę mieszkaniową, tak? Tak padło w tej chwili zdanie, tak? Czyli 6 tysięcy mieszkańców razy 28 metrów kwadratowych to jest 160 kilka tysięcy PUM-u. Dokładnie. Czy tak, państwo zakładacie, że w każdym mieszkaniu 28 razy 2, w każdym mieszkaniu takim 50 kilku metrów będą mieszkały tylko dwie osoby? To co z tymi małżeństwami, co tu się mają sprowadzić? Proszę panowie opowiadacie nam bajki. Ja rozumiem, że wskaźnik do specustawy mieszkaniowej to jest 6 tysięcy mieszkańców, bo tak wam każe liczyć to ustawa, bo taki jest standard. Ale faktycznie budujecie nam osiedle na ponad 9 tysięcy mieszkańców, przyjmując, że ten PUM, który chcecie wybudować, to jedno mieszkanie będzie miało 55 metrów, to jest bardzo duże mieszkanie. A pan mówi tutaj, panie prezesie, że mieszkania będą kierowane do osób młodych, czyli raczej będą jeszcze mniejsze. Będzie to jeszcze inaczej wyglądało. No to w końcu ile tych mieszkańców chcecie nam zafundować? Bo przecież my do tych mieszkańców, nie do tych liczonych w standardach specustawy mieszkaniowej, tylko do tych realnych mieszkańców, którzy tu zamieszkają, musimy zapewnić szkoły. I teraz jeżeli liczymy wskaźniki w urbanistyce przyjmuje się, kiedyś było 3,5 mieszkańca na mieszkanie, no teraz demografia siada, przyjmuje się już, że to 3 osoby na mieszkanie będzie mieszka, 3 osoby na dom, przyjmuje się, że na każde 5 tysięcy mieszkańców w tej okolicy nadal ten wskaźnik jest aktualny, powinno być przynajmniej jedna szkoła. Państwo będziecie najprawdopodobniej nam tu sprowadzicie około 10 tysięcy mieszkańców. Potrzebujemy mieć teren w takim razie na dwie szkoły, bo w jednej szkole to będzie za mało. W Lesznowoli, o której wspominał tutaj pan radny Szewczyk,
każdej wsi, która ma około 50 tysięcy mieszkańców, jest wybudowana już szkoła. W tej szkole dzieci uczą się na dwie zmiany. W Konstancinie dzieci nie uczą się na zmiany. W Lesznowoli uczą się na zmiany, bo są młode małżeństwa. A tu, przepraszam, pan radny mówi na trzy. Wie lepiej ode mnie nawet. I państwo nam opowiadacie tutaj ciągle, jak to my będziemy mieli cudownie. Odnosząc się z kolei do parkingów. Panowie, ja rozumiem, że trendy na świecie są takie, że się odchodzi od parkowania w miastach i od samochodów w miastach. Ale za odejściem od samochodów w miastach idzie rozwój infrastruktury komunikacyjnej, transportu publicznego. Nas na to nie stać. Nie mamy możliwości skorzystania z transportu publicznego wielomodalnego. Czy tram, nie ma tutaj pociągu i nie wiadomo, czy ta linia kolejowa powstanie. Nie mamy tramwaju, raczej nie powstanie. Nie mamy metra, nie powstanie. Mamy problem, żeby dociągnąć tutaj tak zwane czerwone autobusy. Elki kosztują nas bardzo drogo. Nie jesteśmy w stanie zapewnić elek na żądanie, to znaczy w takich porach, i żeby ich było tak dużo i o takich porach, żeby mieszkańcy jeździli elkami i wysiedli z autobusów. Mamy problem ze zbudowaniem obwodnicy. Pan opowiada tutaj dzisiaj o obwodnicy. A ja się pytam nie o dofinansowanie obwodnicy, już któreś kolejne nasze spotkanie, pytam się pana, ile się dołożycie do naszych dróg, żeby poszerzyć ulicę Mirkowską i poszerzyć tam chodnik. Ja nie mówię o poszerzaniu jezdni 2x2 pasy ruchu. Mówię, żebyście wybudowali chodnik i ścieżkę rowerową. A wy przychodzicie do nas i mówicie znowu, proszę mi dać mniejszy wskaźnik miejsc parkingowych i proszę mi dać 7 kondygnacji. To jest bajka to, co panowie opowiadacie. Mówicie, że jak zrobimy wam wyżej, to będzie więcej terenu zieleni między budynkami. Nie, proszę pana. Będzie wyżej i nadal nie będzie terenu zieleni między budynkami. Przestańmy sobie opowiadać bajki. My znamy państwa inwestycje, ja będę złośliwa już teraz, znamy państwa inwestycje w Konstancinie. Za każdym razem, jak przechodzi fala powodziowa, mamy problem z tą inwestycją. Bo pani trzeba wyprowadzić samochody z podziemnych garaży, bo są zalewane. Pani kierownik, bardzo dziękuję. Proszę pan Włodzimierz Wojdak. Tak, ja chciałem zaproponować, żeby jednak zejść na ziemię, proszę państwa. Na pierwszym spotkaniu padały takie liczby, jeśli chodzi o ilość mieszkańców. 8 tysięcy, 10 tysięcy. Dzisiaj pan prezes mówi 6, może za miesiąc powie 4 czy 3. To nie są rzeczy, które po prostu nas interesują. Mi się wydaje, że ten wniosek, który tutaj mamy przed oczami, ten wniosek państwa jest najbardziej istotny. A spełnienie tych wszystkich 6 punktów powoduje, że tych mieszkańców docelowo będzie powyżej 10 tysięcy według mnie. Bo ja nie jestem taki wnikliwy, jeśli chodzi o te parametry, ale spełnienie tych wniosków powoduje, że będzie tych mieszkańców znacznie więcej niż tutaj proponujemy. Więc przejdźmy do konkretów. Proponuję, żeby jednak te punkty przeanalizować, bo my mamy to zaopiniować państwu, prawda? Prawda? Mamy to zaopiniować, więc idźmy punkt po punkcie, nie opowiadajmy sobie o tym, o tamtym, że garaże to będą wymieniane, ludzie do pracy pojadą, to inni zaparkują. To są rzeczy teoretyczne, które nigdy nie będą zrealizowane i trudne do zrealizowania, żeby osoby, które wjadą do pracy, w tym miejscu ktoś inny parkował, to się tylko nie zorganizować. To jest w ogóle, to jest science fiction według mnie. Także proponuję jednak, żeby o tym wniosku mówić, a nie o bajkach. Panie Włodku, bardzo dziękuję i ja też mam taką już propozycję, żebyśmy przeszli do konkretów, czyli do wniosków, bo na dzień dzisiejszy dla państwa, państwo żeście do nas taki wniosek złożyli, my musimy się do niego odnieść. Więc bardzo bym prosiła, żebyście państwo każdy punkt po punkcie omówili. Jak będą pytania ze strony radnych do tego punktu, będziemy dyskutować, ale już na konkretnymi sprawami. Bardzo proszę. Nie wiem, który tam z panów. Może ja odpowiem na temat, jeżeli tylko dwa słowa na temat, tak by tutaj było bardzo dużo powiedzianych rzeczy, które jakby widzę, że państwo, no, o szkoły. No, w planie mamy dwie szkoły. One są zaplanowane. Jeżeli chodzi o komunikację, nie chcemy budować tego osiedla, dopóki nie będzie obwodnicy. Więc czemu jakby argumenty tutaj się pojawiają ciągle jakby wstecz? Jeżeli chodzi o te bajki, które opowiadam o parkingach, to wystarczy sięgnąć do literatury fachowej i to poczytać. I tam nie ma, to nie są bajki, to są opracowania, które robią profesorowie, robią instytuty całe. I jest też świat, który można zobaczyć. Podejście do parkingów na zasadzie takiej, jaka była 20 lat temu, że trzeba było mieć samochód, bo to jest status i trzeba zawsze gdzieś pojechać tym samochodem, odchodzi do lamusa. I może jakby tutaj pana radnego dzieci jeżdżą samochodami, ale moje jeżdżą carsharingiem.
i jeżdżą autobusami i nie chcą. Ja mówię, tu ja ci kupię samochód. Nie, tato, nie. To miejsce niepotrzebne. One tego nie używają. Zabetonowanie całego terenu do wskaźnika 3,25 jest działaniem jakby strasznie nieetycznym w stosunku do ziemi, po której chodzimy. Przynajmniej ja to tak czuję. Nigdy nie chcę tego, czegoś takiego jakby dla siebie i dla moich dzieci w przyszłości. Jeżeli chodzi o to, że ta inwestycja zniszczy i w ogóle zdominuje Konstancin, tak jak pan burmistrz powiedział, to jest 1%, niecały 1% dla całości, całej gminy Konstancin. To ten 1% ma zdominować, trochę jakby tego nie widzę. Z 60 hektarów, 30 hektarów jest na teren biologicznie czynny, czyli tam nic nie może być, tam tylko trawa, kwiatek, drzewo, krzaczek i te rzeczy. To jest 30 hektarów. Do tego jeszcze odejdzie pewnie około 10 hektarów na inne elementy, które są infrastrukturalne. I zostaje cała reszta, na której jest wskaźnik intensywności 0,5, czyli przy 4 kondygnacjach to jest 10% jeszcze z tamtych 20. To są wyliczenia rzeczywiste. To 6 tysięcy mieszkańców. 30 hektarów, o których pan mówi, terenu zielonego, to w większości to jest zieleń na dachach i stropodachach. Nie, nie możemy ich liczyć. Ich nie liczymy. One są dodatkowo. Proszę pana, no ale przecież widzimy wasze rysunki. Ale na rysunku jest, że mamy 40... I nie będzie, każde domy nie stoją na garażach podziemnych, 40, ale 40% zieleni, 40% zieleni mamy w trawie. Nie możemy, znaczy wiemy jaki jest standard w Konstancinie, że jest 40% to jest minimum, ile tam powinno być zieleni i tym się kierujemy. 40%, o którym pan mówi, to jest ta zieleń przyuliczna. Nie. Na waszych rysunkach. Ja widzę to, co robicie. A park, który nam obiecujecie, jest na terenie, którym jest zakopana pulpa z zakładu i tam nie wiem, czy cokolwiek urośnie. Urośnie. Tak, bo ona jest cały czas rekultywowana. Urośnie, to są do tego fachowcy, którzy takie rzeczy robią. Tak, twierdzą, że będziemy mieli tam od razu park. Nie od razu, w trzeciej fazie. Trzeciej to znaczy za ile? 30, 50 lat? Nie, to zależy od państwa tak naprawdę, w tym moim zdaniem. Ale drzewo rośnie 30 lat, żeby było takiej wysokości, jak ale pan proszę państwa, ja w takim razie ja zadałam pytanie, albo w mojej wypowiedzi to wybrzmiało, że mówicie państwo o uczelni. To ja mam pytanie, czy to będzie uczelnia państwowa, czy to będzie uczelnia prywatna i czy to będzie uczelnia już wyższej rangi, czy to będzie szkoła podstawowa, czy szkoła średnia. Co państwo zamierzacie? Bo uczelnia to dla mnie jest uczelnią wyższą, prawda? I może... Znaczy to, co jeszcze raz powtórzę po słowach pana Marka, w projekcie całego założenia i tak są dwie szkoły podstawowe. Jakby zaukładaliśmy od razu, że tutaj jakby nie wychodzimy z jakimś abstrakcyjnym projektem, gdzie tylko mamy oczekiwanie odnośnie osiedla mieszkaniowego. Poza osiedlem mieszkaniowym, który jest jakby nie jest kluczem tej inwestycji, tylko kluczem jest... Ale w projekcie tego nie ma, nawet jest. W projekcie przepraszam, jeszcze może dokończę. Pokazaliśmy na pierwszym spotkaniu dokładnie całą koncepcję. Dzisiaj przychodzimy już z uszczegółowieniem. Nie chcemy państwu drugi raz tego prezentować. Tam się jakby pojawiły te założenia, jeżeli chodzi o usługi, o edukację, właśnie o szkoły podstawowe, a my tutaj dalej chcemy rozszerzać i dalej iść, żeby wspólnie wypracować ten wspólny kierunek, a nie przerzucać się argumentami, bo my nie zrealizujemy tej inwestycji, a tutaj czeka budynek. To nie jest tak, że jest pusty grunt, tylko to są budynki, które z miesiąca na miesiąc kolejna zima przyjdzie i kolejne fragmenty elewacji odpadną. I kto wtedy bierze za to odpowiedzialność? Nie Pani wiem. Kierownik, ja bym jednak wracam do tego, co powiedział radny Wojtak, że przejdźmy do merytum. Zacznijmy rozmawiać o konkretach, bo żeby było jasne, faktycznie tak jak się i wypowiedział pan burmistrz, ja myślę, że my wszyscy radni, bo mamy tego świadomość, że ten teren musi zostać zagospodarowany w trochę inny sposób niż jest dotychczas. Wiele tych budynków bardzo niszczy, można powiedzieć, że już prawie nie istnieją niestety. Więc na pewno wszystkim nam zależy na tym, żeby jednak coś się tam zadziało, ale w taki sposób, żeby to było spójne dla całej gminy, dla wszystkich mieszkańców. Więc zacznijmy rozmawiać o konkretach, co będziemy w stanie i czy radni jaką dyskusję podejmą i czy to wyjdzie, jak mówię, w dyskusji. Bardzo proszę, przejdźmy do punktów po kolei.
Państwo składaliście wniosek. Wniosek ma zawarte punkty. Punkt po punkcie omówmy, żeby poznać Państwa oczekiwania. Tak, więc to jest może nie tyle nasze oczekiwanie i żądanie, tylko to jest nasza propozycja, żeby wskaźnik wynosił dla mieszkańców 1,5 miejsca postojowego na mieszkanie, co jakby naszym zdaniem jest takim dosyć jakby po pierwsze na pewno wystarczającym, sprzedawalnym i obsługującym to osiedle wskaźnikiem większym niż zazwyczaj jest stosowany w osiedlach. Dobrze, to może omówmy te punkty właśnie, które dotyczą w ogóle spraw parkingowych, prawda? Czy jeszcze może tylko dodam, wtedy jeżeli na przykład jest dwoje ludzi mieszka w małym mieszkaniu, to mają jeden samochód, a jakby ktoś ma większe mieszkanie, więcej osób, dzieci, to wtedy ma dwa samochody. Jedno mieszkanie ma jeden samochód, drugie mieszkanie ma dwa. Jedno mieszkanie jeden, drugie dwa. To jest bardzo duży wskaźnik. Ale to jest tylko założenie, że dwie osoby mają jeden samochód. Dzisiaj, proszę pana, ludzie mieszkający w jednym mieszkaniu mają po dwa samochody. A nie, jeszcze jak mają dwójkę dzieci, to mają cztery. Jeżeli mógłbym dodać, to zrobiłem taki rekonesans po planach miejscowych na terenie miasta Konstancina i tam w większości to jest są wskaźniki 1, 1, 2 do 1,5. Zdaje się, dwa jakieś niewielkie fragmenty planu mają wskaźnik 2 miejsca parkingowe. To tak jeszcze tytułem. Znaczy, to w takim razie ja odpowiem, że wszystkie nasze ostatnio uchwalone plany mają wskaźnik co najmniej 2. I nie schodzimy niżej. I nie schodzimy niżej. Wydaje mi się, że nie znalazłem żadnego powyżej 2. Proszę pana, wszystkie plany uchwalone w tym roku mają 2 miejsca parkingowe. Wszystkie plany uchwalone w ubiegłym roku mają 2 miejsca parkingowe na lokal. Mniej więcej, tak rozumiem. Proszę państwa, ja jeszcze powiem od siebie, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. Jestem mieszkańcem osiedla wielorodzinnego. I powiem szczerze, że faktycznie osiedle, kiedy powstawało 50 lat temu, nikt nie przewidział, że będą takie ilości samochodów. Teraz, proszę państwa, panowie mówicie, że odchodzimy od tego, że za 20-30 lat będzie zupełnie inna sytuacja. Tego nie przewidzimy, jak naprawdę będzie. Musimy działać tu i teraz. I powiem szczerze, że to jest ogromny problem braku miejsc parkingowych. Sytuacja na tym osiedlu wielorodzinnym, na którym mieszkam, dochodzi już do dramatów tak naprawdę, bo ludzie między sobą się denerwują, bo nie mają naprawdę gdzie tych samochodów pozostawić, jak przyjeżdżają z pracy. Póki co zakładów produkcyjnych w naszej gminie nie ma. Ludzie muszą za pracą również wyjechać. Środki komunikacji wiemy, rozmawialiśmy już tu, poruszaliśmy. Ja nie wiem, jak każdy inny radny podejdzie do tego tematu, ale ja ze swojego doświadczenia, ze swoich obserwacji i od sytuacji, jaką mają mieszkańcy, z jakimi problemami przychodzą i jakie mają pretensje, to wiem dokładnie, że to jest ogromny problem, jeżeli jeszcze zaniżymy, niż maksymalnie nie obronimy tego, co jest. To jest moja wypowiedź i to jest moje stanowisko, ponieważ mam doświadczenie i widzę to każdego jednego dnia na osiedlu wielorodzinnym. Naprawdę. Jest to duże osiedle i tych mieszkańców jest duży problem, ponieważ faktycznie nie wiem, jak będzie za parę lat, ale teraz jest taka sytuacja, że w mieszkaniu jest małżeństwo i mają 3 samochody i nikt im tego nie zabroni. Przepraszam, że zapytam, a jaki jest wskaźnik na tym osiedlu, na którym pani przewodnicząca... Trudno mi jest odnieść, bo to jest plan zagospodarowania, nie, to jest plan zagospodarowania z 97-9 roku, więc nie odnoszę się do tego. Sytuacja nie ulegnie zmianie, bo jest to, jak mówię, osiedle, które ma 50 lat. To nie jest nowe osiedle. Ja mogę jakby z bieżących naszych inwestycji mam skalą, największa inwestycja, którą tutaj mogę tak na szybko przytoczyć, to jest około 1000 jednostek. Tam jest niecały 1000 mieszkalnych, plus do tego jest kilkaset, dokładnie nie, ale to jest około 1000 łącznie jednostek mieszkalnych, hotelowych i mieszkań takich typowych. I tam mamy wskaźnik, jest to na Ursynowie, jest to wskaźnik 1 do 1 i naprawdę
Ja pana rozumiem. Wskaźnik to jest jedno, ale życie to jest drugie. Ale to osiedle funkcjonuje. To osiedle funkcjonuje. Proszę pana, ja to już dzisiaj mówiłam. Wskaźnik niższy miejsc parkingowych jest możliwy i jest to praktykowane na całym świecie pod jednym warunkiem, że są zapewnione inne metody transportu, głównie publicznego. Jeżeli mamy Warszawę, dzielnicę Ursynu, która ma wszystko w zasięgu dojścia pieszego, oprócz tego ma metro i autobusy, to tam wskaźnik może być jeden, a Warszawa próbuje nawet prowadzić w tej chwili wskaźnik zero. I to jest możliwe, natomiast na terenie Konstancina to jest niemożliwe, bo nie mamy tak rozwiniętego transportu publicznego. Jeżeli kiedyś w przyszłości ta sytuacja się zmieni, to wtedy na pewno rozważymy inne podejście do kwestii parkowania. Jeżeli chodzi o to konkretne osiedle, jak już zacząłem tym przykładem, to osiedle nie posiada nawet transportu jakby w najbliższym otoczeniu autobusowego. Nie ma tam żadnych środków komunikacji publicznej. Jest to osiedle przy ulicy Poloneza w Warszawie. I najbliższy autobus jest kilkaset metrów stamtąd. I naprawdę nie, jest to, do metra jest kilka kilometrów. Mówię o ulicy Poloneza. Także ten argument jakby tutaj... Czyli krótko mówiąc, zaraz będą tam parkowały dwa samochody przy tym bloku albo więcej, bo ludzie będą potrzebowali pojechać samochodem, żeby zawieźć dziecko do przedszkola, do szkoły, do lekarza i wszędzie indziej, bo na tym to polega. Jeżeli ja mam w ramach swojego życia codziennego, nie mam transportu, nie mam wszystkiego blisko, to muszę mieć samochód dostępny, żeby zawieźć dziecko, ponieważ zwykle jest tak, że jest dwoje rodziców i się wymieniają w rodzinach, tak działa u nas tutaj w okolicy, to musi mieć każdy dorosły samochód. Jak nie chcemy dzieci wozić na imprezy, przepraszam, tak kolokwialnie mówię, to musimy, to kupujemy dziecku samochód, żeby już go nie wozić, żeby móc się wyspać w nocy. I ja bym bardzo chciała, żeby to się zmieniło, ale daleka droga przed nami, jeszcze na naszych peryferiach, tutaj na przedmieściach, daleka droga przed nami. I proszę zwrócić uwagę, że wszędzie tam, w tych opracowaniach profesorskich, jak jest mowa o tym odchodzeniu od samochodu, od transportu drogowego, to za tym zawsze idzie transport publiczny. To jest drugi warunek, musi być transport publiczny, nie ma innej możliwości. Proszę Państwa, ten to jeszcze chciałbym, jeżeli mógłbym dokończyć odnośnie, to osiedle już funkcjonuje od kilku lat. Ostatnie etapy zostały zamknięte też już jakiś czas temu i naprawdę nie jest tak, jak pani naczelnik mówi, że stoją dwa samochody poblokowane osiedle. Jest. Naprawdę być może to jest kwestia też struktury wiekowej na nowych osiedlach, jest to inaczej wygląda. Ludzie młodzi mają inne podejście. To, o czym powiedział pan Marek Bulak, jego dzieci korzystają z samochodów najmu i tak dalej. Jeżeli chodzi Warszawa odchodzi, w centrum miasta są wskaźniki odwrotnie, nie minimalne, tylko maksymalne. Po to właśnie, żeby odchodzić od samochodów. Samochody generują korki, ruch. Jeżeli ich nie ma, po prostu na ulicach jest lepiej. Jeżeli chodzi o, to może nie będę rozwijał kolejnego wątku, żeby nie przedłużać. Pani Iwona Siodzińska, proszę. Żeby odejść od samochodów, trzeba zapewnić transport, nawet tej komunikacji miejskiej. A teraz z Mirkowa do Wilanowa, do samego Wilanowa, jedzie się ponad godzinę czasu. Znaczy, jeszcze raz jakby chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. My dziś, z czym my do Państwa przychodzimy? Nie jest to tak, że przyszliśmy, tak jak Pan Prezes powiedział, coś wymusić. My spotykamy się z władzami, z Panem Burmistrzem już zdaje się od roku. Było tych spotkań kilka, no ja czuję niedosyt, chciałoby się ich więcej. No niestety z pewnych względów i pandemicznych, innych obowiązków pewnie, tych spotkań nie było aż tak dużo, jakbyśmy pewnie chcieli po naszej stronie. No, podczas jednego z tych wniosek o zmianę planu miejscowego dla tego terenu leży od kilku, prawie 10 lat zdaje się, został złożony przez aktualnego właściciela, przez spółkę MEC-a. On nie został w żaden sposób jakby nadany mu bieg, zdaje się, i nie jest procedowany. No i na jednym z tych spotkań właśnie, kiedy przedstawialiśmy, że jest sytuacja taka, a nie inna z zabytkiem, że nas interesuje zabytek autentyczny i dochodzimy, nie wiemy dokładnie, gdzie jest ten punkt, ale dochodzimy do punktu krytycznego, że już
utracimy możliwość rewitalizacji, go tylko będzie potrzebna rekonstrukcja. Trzeba będzie go odbudowywać. Nas tego rodzaju zabytki nie interesują. Pan prezes ceni sobie autentyczność zabytku i nie chcemy, aby ten moment został przekroczony. I podczas jednego z tych spotkań dyskutowaliśmy, ile nawet gdybyśmy pewne rzeczy pouzgadniali dziś, ile procedura planu zajmie. Zmiana studium, zmiana planu i tak dalej. No i doszliśmy do wspólnego, tak mi się wydawało, wniosku, że może być to zbyt długi okres. I tam na tym spotkaniu padło, że to może jednak tą specustawą, od której się od początku odżegnywaliśmy, stwierdziliśmy, że wolelibyśmy iść planem tą tradycyjną metodą czy ścieżką. Także ja tego zarzutu, że tutaj przychodzimy, że ta specustawa to jest jakiś wybieg, absolutnie nie. To tylko i wyłącznie wynika, myśmy o tym na spotkaniu mówili, to tylko i wyłącznie wynika z tego, że tego czasu nie ma. Przecież, Szanowni Państwo, nie ma tutaj, specustawa polega na tym, że to Państwo musicie zaakceptować jako Rada, jako przedstawiciele społeczności tej lokalnej, tak? Jaki tu wybieg? To Państwo będziecie akceptować nasz pomysł, naszą propozycję, a nie ktoś inny. Dlatego mówimy o tych różnych towarzyszących. Był zarzut od pana Rowińskiego, szkoda, że wyszedł. On tu wymienił, że co da firma, co ta inwestycja da. No było powiedziane, że mówimy o kinach, o teatrach, o uczelni, o całym jakby spektrum. To są rzeczy, które zazwyczaj realizują podmioty publiczne. Jeżeli, no już nie, szkoły, przepraszam, tak, tam na tej prezentacji nawet dzisiejszej były te szkoły, dwie szkoły. Przychodzą do nas kontrahenci, rozmawiamy już na temat prowadzenia tych szkół, czy to będą szkoły publiczne, czy prywatne, no nie rozwinęliśmy tego tematu na tyle, bardzo żałuję. No liczyłem na spotkanie w ostatnim miesiącu, tu pan burmistrz, jak byliśmy z przedstawicielami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, to deklarował, że spotkanie się odbędzie w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch. No niestety nie udało się, panie burmistrzu, bardzo żałuję, bo chcieliśmy w szczegółach przedstawić jeszcze założenia. Tam by było więcej czasu może i byłaby lepsza sposobność. W szczegółach jak przewidujemy zagospodarowanie w funkcję terenu pofabrycznego tej substancji kubatury. Naprawdę tam, patrząc obiektywnie na to, co my tam proponujemy, my tam praktycznie połowę powierzchni, czy dużą część powierzchni, nie chcę też, bo tych metrów kwadratowych teraz nie przytoczę, przeznaczamy na cele, które są stricte celami publicznymi, czy realizowanymi przez jednostki publiczne. Muzeum, teatr. Proszę pana, pan myli nas z miastem na prawach powiatu. Miasta na prawach powiatu, takie jak Warszawa i wszystkie inne, mają w swoich zadaniach i szpitale, i różne inne rzeczy. My jesteśmy małą gminą, tu działa samorząd, tu ustawa o samorządzie tylko działa, gminnym. Niektóre z tych zadań, o których pan mówi, my możemy oczywiście je realizować, ale to nie jest nasze obligatoryjne zadanie. Naszym obligatoryjnym zadaniem jest wybudowanie szkoły publicznej. Państwo rzeczywiście w swoim projekcie pokazujecie dwie szkoły, ale do tej pory mówiliście, że to będą szkoły prywatne. Nas nie interesują szkoły prywatne, może ich powstać nawet 100 na terenie gminy. Nam jest potrzebna szkoła publiczna, bo jako gmina, jako samorząd mamy obowiązek, nie to, że chcemy czy nie chcemy, mamy obowiązek zapewnić miejsca w szkołach publicznych dla wszystkich dzieci, które będą mieszkały na tym osiedlu, nawet jeżeli one pójdą faktycznie do szkoły prywatnej. To musimy mieć z tyłu głowy, że w każdej chwili rodzice przyjdą do nas, do naszych szkół i powiedzą: przyjmijcie nasze dzieci. To my musimy zapewnić miejsca w przedszkolach, powinniśmy zapewnić miejsca w żłobkach. Tymczasem państwo, ja powiedziałam to na naszym w ogóle najpierwszym spotkaniu w urzędzie, że ja nie chcę z państwem oglądać ładnych obrazków, że oczekuję konkretów, że oczekuję poważnej rozmowy o infrastrukturze, o tym, co nas tu czeka. A państwo przychodzicie teraz po dwóch latach i ja nadal widzę tylko obrazki. Oczekuję, naprawdę proszę państwa, oczekujemy konkretów. Jeżeli chodzi o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, dziś nie mamy jeszcze, tak cały czas rozmawiamy, nie wiemy, czy, na co się państwo zgodzicie. Czy oczekiwalibyście państwo, żebyśmy przedstawili kosztorys na rozbudowę oczyszczalni, czy ujęcia wody kolejnego? Jak nie wiemy tak naprawdę, czym się zakończy ta dyskusja? To są rzeczy wtórne, które przyjdą
Oczywiście one się toczą w tle. Proszę pana, to są rzeczy pierwszorzędne z punktu widzenia takiego miasta jak Konstancin. To są rzeczy pierwszorzędne tutaj. To, czy blok będzie bardziej taki, czy niższy, niż, czy wyższy, jest pochodną tego, jaka będzie tutaj infrastruktura. To nie jest tak, jak pan mówi, że zrobimy blok, a później się zastanowimy, czy jest nam potrzebna oczyszczalnia. Odwrotnie, zaczynamy od tego, czy oczyszczalnia jest wydolna, żeby przyjąć kolejne 10 tysięcy mieszkańców, a dopiero później rozmawiamy o tym, jakie bloki mogą powstać. Jak będą wyglądały, czy będą na jedną, czy na dwie rodziny, czy na trzy. Bo na razie to państwo przychodzicie do nas z ładnymi obrazkami, a ja mam pytanie i nie uzyskuję odpowiedzi, czy oczyszczalnia wystarczy na te 10 tysięcy mieszkańców, bo dochodzą do mnie słuchy, że nie wystarczy. Czy ujęcia wody, które będziemy budować, wystarczą, czy które mamy, wystarczą? Wychodzi na to, że nie wystarczą. Czy jak państwo wybudujecie ujęcia wody drugie na terenie Mecy, to czy one spowodują kolejny lej depresyjny i obniżenie możliwości wydajności naszych ujęć, czy nie, tych, które mamy? Ile jeszcze będziemy musieli wybudować ujęć na terenie miasta? Jeżeli państwo dacie nam 10 tysięcy mieszkańców, to ile linii autobusowych trzeba będzie uruchomić, żeby uniknąć korków na ulicy Mirkowskiej? Bo nie będzie żadnej obwodnicy drogi wojewódzkiej. To sobie od razu powiedzmy, proszę państwa, nie będzie w najbliższej przewidywalnej przyszłości tej obwodnicy. Ale my cały czas, pani naczelnik, my cały czas, jeden jest tu stały element, o którym w dyskusji zapominają, zdaje się, czy sporo osób zapomina, pani naczelnik. Mówimy o całym osiedlu, o całym założeniu. Pani ciągle o tych 10 tysiącach. My mówimy o 6 tysiącach. Ale panu przed chwilą policzyłam, jakie jest 10, dlaczego 10 tysięcy mieszkańców. Nie 6 tysięcy mieszkańców z ustawy, bo pan sobie policzył wskaźniki z ustawy, specustawy mieszkaniowej. Z tych samych wskaźników wychodzi na szybkie liczenie, przy założeniu, że mieszkanie mam 55 metrów, wychodzi 10 tysięcy mieszkańców prawie. Więc rozmawiajmy poważnie, nie opowiadajmy sobie tu bajek. Tak, chciałbym bardzo... Proszę państwa. Ale chciałbym pani przewodnicząca tylko powiedzieć, bo to nie wybrzmiało. Chodzi mi... Przepraszam. Ja bym chciała, żebyśmy jednak bardziej merytorycznie dyskusję prowadzili w stosunku do wniosku, bo póki co państwo próbujecie ustalić rzeczy bardzo ważne, pani kierownik, bardzo ważne, ale tak naprawdę to te rzeczy powinny być właśnie ustalane podczas spotkań osób, które wydają jakby najpierw decyzję, czyli to jest bardzo ważne, czy oczyszczalnia wydoła i powinna być informacja od osób, które zarządzają tą oczyszczalnią. Wodociągi, kanalizacja, powinna być ta informacja od naszego zakładu komunalnego, czy jest taka możliwość, żeby tylu mieszkańców podłączyć pod tą infrastrukturę. Także my na ten moment na te pytania nie znamy odpowiedzi. To powinny odpowiadać osoby, które się tym zajmują, prawda? Ale ja znam odpowiedź. To bardzo proszę krótko powiedzieć. Rozmawiałem w gabinecie burmistrza z panią prezes Markiewicz, prezes firmy Saur, na temat, czy przyjmą większą ilość ścieków socjalno-bytowych, gdyby doszło do budowy osiedla przez Archę na terenie pofabrycznym. Nie przyjmą, musi być rozbudowa tej oczyszczalni. Państwo, według pani prezes Markiewicz, na tamten dzień, w którym rozmawiałem, nie byliście u niej w tej sprawie. Pan dyrektor Skarżyński, rozmawiałem z nim wielokrotnie na temat możliwości dostarczenia wody, odpowiada. Dla pierwszego etapu, o który państwoście wystąpili, przeliczają i dostaniecie prawdopodobnie zgodę. Ale dalej nie, bo nie ma tej wody, żeby było jasne też. Ale ja jeszcze, jeżeli można, przed tą całą dyskusją trudne pytanie państwu zadam, a państwa radnych pewnie bardzo interesuje, bo o czym informowałem. Państwo macie podpisaną umowę, według mojej wiedzy przedstępną, czy jak się ona nazywa, z Medsat Iszu i z firmą Konstanz, na ewentualny zakup około 62 hektarów, z czego 56 od firmy Medsat Iszu i około 6 hektarów od firmy Konstanz. Do burmistrza gminy Konstancin Jeziorna dwukrotnie zgłosili się przedstawiciele firmy Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych,
która upatrzyła sobie od wielu lat teren pofabryczny, na którym chciałaby na powierzchni około 10-12 hektarów przenieść swoją siedzibę z Warszawy, produkować tu papier na pieniądze i inne rzeczy. W gabinecie burmistrza gminy Konstancin Jeziorna doszło do trójstronnego spotkania. Prezes MedSatiszu, pan Janusz Bigus, przedstawiciele Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w randze dyrektorów i przedstawiciele firmy Arche na czele z panem prezesem tu obecnym. Przedstawiciele firmy PWPW postawili pytanie, czy istnieje możliwość ulokowania również ich inwestycji na tym terenie. Pan prezes odpowiedział wtedy, że nie wyklucza pan takiej możliwości. Moje pytanie jest dzisiaj w tej dyskusji bardzo zasadne. Ja nie wiem, czy PWPW będzie chciało to budować, tylko jaka jest państwa dzisiaj decyzja? Istnieją, współistnieją z wami czy nie? Bo to też przełoży się inaczej na wszelką dyskusję. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Właśnie bardzo ważny temat pan poruszył. Dla nas jako dla radnych i pewno dla mieszkańców byłoby to na pewno na ogromny plus, gdyby była taka możliwość i byłoby potwierdzenie z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, że jest ta lokalizowanie możliwość. Ich możliwość lokalizowania ich inwestycji tu na tym terenie. Czy państwo faktycznie, gdyby oni potwierdzili, gdyby byli zainteresowani, państwo widzicie taką, no można powiedzieć w cudzysłowie, współpracę? To nie jest współpraca, ale wspólne jakby gospodarowanie tego terenu. Jak najbardziej widzimy, złożyliśmy ofertę do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Czekamy jakby na dalszy rozwój, jakby no, na odpowiedź oczywiście. Także jeżeli tak, wiem, że Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych miała trzy lokalizacje oprócz Konstancina i wiem, że nie była zainteresowana rewitalizacją obiektów zabytkowych, także to zostawało dalej jakby podstawowy problem. Ale jesteśmy otwarci, bardzo nam zależy na partnerze. Ale to zmienia wyraźnie punkt widzenia w tej chwili, gdyby PWPW chciało wejść na ten teren, na który dzisiaj państwo macie niejakie przyrzeczenie właścicieli, że będzie wasze kiedyś. Dla nas, przedstawicieli samorządu, jest ogromne, istotne znaczenie, czy państwo, pan prezes i dzisiaj mówi, że dopuszczacie możliwość, by oni na tym terenie też byli. Oni ten teren PWPW co najmniej od 5 lat upatruje jako teren z powodu wody, komunikacji, szybszego wyjazdu, wozów konwojowych i tak dalej. Jako jeden z najlepszych. Prawdą jest, że z 26 lokalizacji w Polsce doszli do 4 lokalizacji, w tym do Konstancina. I gdyby wasza wola była tak jak pan mówi, no to my będziemy też zabiegać w dyrekcji PWPW, że Konstancin jest otwarty na taką inwestycję. PWPW na spotkaniu razem i wcześniej informuje, że w chwili obecnej zatrudnia około 2400 osób. Nie chcą budować żadnego osiedla, w związku z tym dla miasta i gminy są to miejsca pracy. Istota sprawy. Bardzo dziękuję. Proszę, zgłaszał się pan Włodzimierz Wojtak, pani Alfreda i pan Bogusław Komosa. Proszę bardzo, pan Włodzimierz. To Bogusław, bardzo proszę, pan Bogusław Komosa. Więc szanowni państwo, widzę, że tu dyskusja jest ostra. Firma, która przyszła tutaj zainwestować, spokojnie podchodzi do tego, co tutaj się mówi. Wszystkie prawie wypowiedzi samorządu są na nie, tak? Uważam, że jako samorząd powinniśmy w jakimś stopniu z tą firmą dojść do porozumienia. Chyba że chcemy być dalej skansenem.
bo to, co tam w Mirkowie jest, to na razie to jest, tak jak targowisko, to jest wstyd Konstancina. Co do wody, wypowiadała się pani kierownik, to na pewno to nie, tej wody tam nie zabraknie, jest jej tam nadmiar, także o to się proszę nie martwić. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy wniosek co do miejsc parkingowych, to jestem przeciwny zmniejszeniu tego wskaźnika z 2 do 1,5. Mój syn akurat mieszka w Wilanowie i wiem, jakie tam są problemy. Nawet nie można do bloku podjechać, bo zupełnie nie ma gdzie stanąć. Chodniki są nagminnie zastawiane. Administratorzy budynków stawiają tam różne słupki, kamienie. No cuda tam się dzieją. I wiem, bo wielu znajomych tam mieszka, ci ludzie wcale się tam nie integrują, czyli jakby nie spotykają się, nawet mój syn to nie zna sąsiadów, także samochód jest tutaj potrzebny, żeby do znajomych gdzieś do rodziny pojechać, tak? To nie jest takie proste. Proszę Państwa, jeszcze raz potwierdzę, sprawa parkingów, naprawdę musimy być bardzo ostrożni. Niestety to dotyczy wszystkich osiedli, nie tylko naszego, o którym ja powiedziałam. Dobrze mówi Bogusław, że Wilanów ma tą samą sytuację, córka mieszka, wiem doskonale, jaka jest sytuacja. No i Ursus, tylko ktoś stanie, to od razu Ursus, straż jaką przyjeżdża. Ma sytuację. Wszędzie, na wszystko, Wola, każde osiedla niestety mają ogromny deficyt miejsc parkingowych. No w Piasecznie to samo, cały czas dlatego, Straż Miejska jeździ i zakłada obręcze. Niestety, ale tak? Nie wiem, kto, który radny byłby odważny zgodzić się na taki zapis. Dziękuję. Proszę, pan Włodzimierz. Proszę Państwa, wydaje mi się, gdyby powstała obwodnica, nasza dyskusja byłaby całkiem inaczej by wyglądała. To jest klucz sprawy. Pan burmistrz tu w poprzednim swoim wystąpieniu wspomniał o zablokowanym Konstancinie. Każda ilość mieszkańców, 1000, 2, 3, 5, spowoduje, pan tu użył takiego pojęcia, że rewitalizacja osiągnęła punkt krytyczny. Gmina Konstancin Jeziorna osiągnęła punkt krytyczny, jeśli chodzi o komunikację z Warszawą. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. My możemy mówić tu, przekonywać się o różnych argumentach. To jest najważniejszy argument, że po prostu wybudowanie czegokolwiek, tego pierwszego nawet etapu, potem kolejnego, drugiego powoduje, że będzie sytuacja już tak zła, że w ogóle mieszkańcy w ogóle nie będą mieli możliwości w ogóle przedostania, dopóki nie powstanie obwodnica, ten fragment kolei, który planowany jest, może to powstanie za kilka lat, ale w tej chwili jest to niemożliwe. Także mi się wydaje, że to jest najistotniejsze, mi się wydaje to, że powstanie ruch, który po prostu i tak już jest zablokowany, Konstancin. No, dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, omówiliśmy niestety, później i tak będziemy głosować wniosek, więc jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, znacie Państwo nasze stanowisko, większości się radni wypowiedzieli w tym temacie, więc wydaje mi się, że możemy przejść do kolejnego punktu. Nie wiem, co rozumieć w punkcie trzecim, wykreślić paragraf pierwszy, podpunkt 7. Nie mam przed sobą u naszej uchwały. Więc tak jak mówiłam, bardzo bym prosiła, żebyście Państwo powiedzieli, pani kierownik nam tu potwierdzi, czy... A mogę jeszcze? Ale tych miejsc parkingowych nie głosujemy? Ale będziemy głosować. Mogę jeszcze zdanie? Bardzo proszę, pani burmistrz. Po wypowiedzi pana radnego Bogusława Komosy wynika, że przyszedł inwestor, a przeciwnikiem jest samorząd. To nie jest tak. Panie radny, ja już się wypowiadałem. Nam zależy na tym, żeby rewitalizować cały teren pofabryczny. Natomiast mówimy już wielokrotnie, trzeci raz do inwestora, spróbuj z nami pracować, a nie narzucać nam swojej woli, bo my się na to nie chcemy zgodzić. Bo pan prezes też przed chwilą musiałem wyjść i powiedział tak. Jeżeli nie chcecie się zgodzić na 20 metrów wysokości, to spróbujmy mówić o 15 metrach. Spróbujmy mówić o 15 metrach, bo to jest do zaakceptowania przez nas. I tak dalej. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, jeżeli chodzi o punkt trzeci, proszę, który z panów nam objaśni? Ten punkt dotyczy tego, że w standardach obecnie jest 2,5 miejsca na jedno mieszkanie, a ten punkt dotyczy tego, że należy to zwiększyć jeszcze o 30%. Czyli żeby nie było jeszcze, nie dość, że 2,5, to jeszcze 30%, czyli razem wychodzi 3,25.
I to jest ten punkt, o który nam chodzi, te 30%. Zwiększenie. Dobrze. Punkt czwarty. Nie mówiliśmy, to jest co innego. Punkt czwarty to jest te 7 kondygnacji. 7 kondygnacji. Tu nie chodzi o zwiększenie liczby mieszkań, intensywności czy czegokolwiek, tylko zmniejszenie powierzchni zabudowy przy tej samej liczbie mieszkań, która by była. To jest propozycja oczywiście, to nie jest żadne żądanie, ani byśmy to przemyśleli, wiemy jak się to robi i naszym zdaniem jest to korzystne, ale Państwa zdaniem może nie być korzystne, że lepiej jednak jest zrobić nisko jakby postawić niższe budynki, ale i więcej w ten sposób. Jeżeli mogę wejść, Pani Przewodnicząca, słowo. Proszę. Jak my mamy jako przedstawiciele samorządu spojrzeć w oczy naszym mieszkańcom i innym inwestorom, którzy przychodzili swego czasu o podobne rzeczy? Chciałam to powiedzieć, Panie Burmistrzu. No, to jest bardzo zasadnicza rzecz dla nas. My musimy jako radni wziąć to pod uwagę. Wielokroć razy różni inwestorzy składali wnioski, żeby takie zmiany następowały. Bardzo się przed tym broniliśmy, wiedząc czym i jakie to są konsekwencje. I teraz nawet po wypowiedzi, jak pan burmistrz powiedział, radnego Bogusława Komosy, jesteśmy w trudnej sytuacji, bo tak naprawdę bardzo byśmy chcieli, żeby ta współpraca jednak poszła w dobrym kierunku, na zasadzie, żebyśmy naprawdę inwestycje prowadzili na tym terenie, tylko żeby mimo wszystko było to po linii sprawiedliwości w stosunku do innych deweloperów, do innych firm, do innych inwestorów na terenie naszej gminy i było to bezpieczne, bo zdajemy sobie sprawę, że ten teren musi być zagospodarowany. Dobrze by było ratować jeszcze to, co zostało, bo zostało już niewiele. Może się uda Państwu zrewitalizować niektóre te zabytki. Ale żeby to było z maksymalnie ograniczonym bezpieczeństwem dla mieszkańców, żebyśmy w pewnym momencie faktycznie nie stanęli już na wyjeździe przy rondzie, przy aurze, bo już nawet dalej nie będzie, będziemy stać w tym korku. Bo tak się stanie. Żebyśmy nie wiem jak próbowali się ratować, tak się stanie. Po to, żeby nie okazało się, że nie mamy odbioru ścieków, że nie mamy możliwości odpowiedniej ilości wody, a już same inwestycje typu właśnie zabezpieczenia oświaty, no tego też nie możemy powiedzieć wcześniej czy później. Powiedzmy, że będzie nastąpi taka sytuacja, że będziemy musieli szkołę wybudować dla nowych mieszkańców, tak? Ale ci mieszkańcy też coś dostaną w zamian. Musimy tutaj znaleźć jakiś złoty środek. I jest to trudny temat, bardzo trudny. Mogę? Proszę bardzo. I terenu tam, jeżeli chodzi o osiedle Mirków, tam nie ma pod szkołę, bo tam gmina nie ma terenów, żeby pobudować szkołę czy przedszkole. Jeżeli mogę. Proszę bardzo. Dlatego w naszej koncepcji są dwa tereny pod szkoły przewidziane. Na naszym terenie, na terenie własnym. Ale to cały czas jest Państwa teren. I my jako samorząd to albo Państwo zobowiązujecie się, że na przykład przekażecie teren na to, żeby gmina wybudowała szkołę, albo że Państwo sami wybudujecie tą szkołę, bo to jest Wasz teren, nie gminny, nie samorządowy. Proszę Państwa, prawdopodobnie jednak może powinniśmy głosować ten wniosek punkt po punkcie. Ponieważ jeżeli chodzi o ten punkt, który mówi o wysokości budynków, jeżeli chodzi o kondygnacje naziemne, 7 kondygnacji, też nie jest do zaakceptowania, ale jest może do dyskusji. Bo tak jak pan burmistrz powiedział, może warto tutaj ten punkt akurat przedyskutować i coś z tym zrobić. Bo no 7 kondygnacji to też absolutnie, to jest abstrakcyjne, jeżeli chodzi o Konstancin. No, proszę, pan prezes, proszę uprzejmie. Tak, dziękuję. Ja rozumiem tutaj i panią przewodniczącą, pana burmistrza i państwa radnych, jak i chcielibyśmy zrobić
i tutaj no wiele innych jakby jest problemów i w tym momencie no nie chciałbym robić problemów. Chcemy wycofać ten wniosek bez głosowania. Cały? Cały wniosek, tak. Panie prezesie, pana i pana firmy wola. No państwo nie, złożyliście, państwo macie prawo wycofać. My chcemy zrobić projekt, a nie chcemy, żeby źle poszło gdzieś i żebyśmy sobie nawzajem problemy robili. Proszę, pan Grzegorz Szewczyk. Na zakończenie do tego, panie prezesie i spółka, znaczy firma Arche, chce rewitalizować naszą fabrykę. Wiadomo, żeby to zrobić i spełniło się jedno z marzeń pańskich, musi być budownictwo mieszkaniowe, bo to daje środki finansowe, żeby pokryć wszystkie koszty. Ale my chcemy, żeby nie budować tak dużego, nie wiem ile. Dopiero teraz, po następnym przedstawieniu, po naszej rozmowie, firma ustosunkuje się i daje dla przykładu mikro do waszego zamiaru. Stara papiernia została pięknie i działa bez żadnego mieszkania. Na zakończenie dziękuję bardzo, ale to mikro, wymarł. Dobrze, dyskutowaliśmy długo. Myślę, że pan prezes świadomie wie, dlaczego wycofuje swój wniosek. Ja mam nadzieję, że po naszej tutaj dyskusji państwo naprawdę wiecie, jakie mniej więcej zbliżone jest nasze stanowisko. Nie mówimy naprawdę nie, tylko chcemy jakiś bardzo, tak jak pani kierownik przede wszystkim mówiła, konkretów. Naprawdę oczekujemy konkretów, bo musimy mieć świadomość, odpowiadamy przed naszymi mieszkańcami. Tak jak powiedział nawet pan informatyk, głośno, żebyśmy mówili do mikrofonów, bo nas mieszkańcy oglądają. Interesują się żywotnie tym, co się będzie działo w tym Mirkowie i w naszej gminie. Więc no, musimy podejmować naprawdę bardzo przemyślane decyzje. Bardzo, panie prezesie. Tak. Bardzo dziękuję. My mamy do państwa zaufanie, że jest taka wola i myślę, że gdzieś wypracujemy. Myślę, że bardziej się poznamy, zaprosimy, co robiliśmy. Miesiące jakby kolejnie no, zmienia się teraz rzeczywistość na świecie tak szybko. Postaramy się bardziej uszczegółowić też po tych rozmowach i już konkretnie weźmiemy na siebie to ryzyko i będziemy no, tego bronić też w jakiś sposób. Ale oczywiście wypracowywać będziemy z państwem. To nam spotkanie no dużo dało. Kiedyś było pierwsze, później tam u nas na terenie. Myślę, że wspólnie jakby w formie potraktujemy, że to były warsztaty nawet, może tak, wymiana taka. Panie prezesie, no to spotkanie z mieszkańcami dobrze, że się odbyło, tylko to tak troszkę był taki trudny okres, bo okres tuż przedświąteczny, nie wszyscy mieszkańcy mieli możliwość wzięcia w nim udziału, niektórzy radni też niekoniecznie, bo no mamy też i domowe obowiązki, nie tylko samorządowe, także chcielibyśmy, żeby to tak naprawdę było do szerszego okręgu pełne informacje przekazywane. Bardzo chętnie będziemy powtarzali, będziemy tyle pracowali wspólnie, aż wypracujemy no, jakiś kompromis, mam nadzieję, bo ja czuję wolę, tylko no, państwo troszeczkę no, nie ufają, ale to jest normalne naprawdę, bo jest złe pojęcie o deweloperach i to. No, zechcemy bardziej jakby żebyśmy się bliżej poznali, także będzie ciepło. Zaprosimy do tego tu kolejne spotkania i gdzieś będziemy wypracowywać to, bo no mamy problem wspólnie do rozwiązania i przypuszczam, że poza nami no nie było, na razie nie ma takich wariatów, bo no, obiekt w świecie krążył też, w różnych instytucjach była próba. Niestety tylko pieniądze przeważnie się liczą. No, bo panie prezesie, wszyscy mamy świadomość, że to jest trudny teren do zainwestowania, więc my też sobie z tego zdajemy sprawę. No i owszem, mamy taką nadzieję, że ten jakiś taki rozsądny i wspólny mianownik znajdziemy. Tylko żeby to była tak, jak pani kierownik też mówiła, bardzo otwarta i bardzo taka
pełną wiedzą informacja dla nas przekazywana. My jesteśmy transparentni, tak będziemy wszystko pracowali i chcielibyśmy być częścią tutaj w przyszłości. No to tutaj siedziba ta marka by była. To dla nas jest absolutnie no, miejsce wyjątkowe, zwłaszcza, że no, w wielu miejscach moglibyśmy być, ale no tu, kiedy zaczynaliśmy, źle zaczęliśmy pewnie jako działalność i ja sobie zdaję sprawę, ale to... No niestety, jeszcze raz powtórzę, panie prezesie, jest nam bardzo miło, że w ten sposób pan to sygnalizuje. Rozumiem, że pan podtrzymuje wniosek wycofany, tak? Tak, oczywiście. Na dzień dzisiejszy kolejny nasza dyskusja w ten sposób musi zostać zakończona. Albo w kawałeczku może, żebyśmy zrobili tylko część, żeby poznać, bo tutaj no, jest duże założenie. I dopiero jak się bliżej poznamy to dalej, ja po prostu państwu ufam, bo inaczej nie moglibyśmy działać bez tego zaufania, które jest nam na co dzień potrzebne, a które często tracimy, no bo ktoś nas nabrał, czy jak. Dobrze, no, jeszcze tutaj pan Piotr Wasilewski, bardzo proszę. Wasilewski. To ja tak delikatnie państwu podpowiem. Obejrzyjcie sobie państwo sesję i komisję, gdzie były opracowywane plany zagospodarowania przestrzennego, między innymi dla Skolimowa Północnego. I tam państwo sobie wyrobicie zdanie, czego oczekują nasi mieszkańcy, co wychodziło z różnych ankiet, czego oni oczekują także od nas. I stąd poznacie państwo mniej więcej nasze stanowisko, dlaczego jest takie, dlaczego dużo miejsc parkingowych, dlaczego niska zabudowa. No, takie są oczekiwania naszych mieszkańców. Oni nie chcą kolejnego blokowiska, które gdzieś byłoby podobne do tego, co jest w Warszawie. W związku z czym to, co dzisiaj zostało nam przedstawione, ja nie ukrywam, że tak, pierwszy raz jak państwo przyszliście, to ja byłem zachwycony. Super pomysł, super fajna rzecz. Natomiast potem widzę tak, schodzimy ze wskaźników, tak? Po kolei. I dzisiaj już jakby, może rzeczywiście znajdźmy jakiś złoty środek, no tylko państwo musicie się gdzieś zdeklarować, rzeczywiście, żeby zgadzało się to, co mówiła pani kierownik z tym tłumem i z tą ilością, żebyśmy wiedzieli, że na przykład mamy określone we współczynnikach nam wychodzi, że to nie będzie więcej niż 6 tysięcy mieszkańców, ale musielibyśmy mieć to jasno określone, spisane itp. itp. Żeby właśnie nie wychodziły takie sytuacje, jak państwo mówicie, no stąd jest jakby, nie wiem jak to określić, nieufność w stosunku do firm deweloperskich, bo najczęściej jest tak, że najpierw mamy wspaniałą wizję, a potem diabeł tkwi w konkretach. I właśnie z tego tłumu potem się robi to, że nagle nam wychodzi x tysięcy mieszkańców. Tego po prostu nasza społeczność nie zaakceptuje. I weźcie państwo te wszystkie argumenty pod uwagę, te wszystkie składowe, może uda się znaleźć jakiś złoty środek. I aspekty komunikacyjne, bo tu rzeczywiście mówimy o tej obwodnicy, ale ja też nie mam złudzeń, ona na razie nie powstanie. To jest perspektywa, nie wiem, 10-20 lat do przodu. A jeżeli cokolwiek zrealizujemy teraz, to z tymi problemami komunikacyjnymi spotkamy się w najbliższych kilku lat. I wtedy znowuż nasza lokalna społeczność nam tego nie wybaczy. Wpuściliście inwestora, mamy tyle i tyle tysięcy nowych mieszkańców, wszyscy stoimy w korkach. To jakby tak, żeby znaleźć gdzieś złoty środek. Po prostu poobserwujcie państwo to, jak to wygląda. Bardzo dziękuję. Króciutko jeszcze oddam głos mieszkańcowi, pan Michał Wiśniewski, proszę i kończymy dyskusję. Tylko jedna informacja dla państwa. W minionym roku były opublikowane wyniki badania natężenia ruchu przez Mazowsze. Znaczy w Polsce to badanie było. Droga pomiędzy Konstancinem a Wilanowem należy do pierwszej trójki najbardziej obciążonych dróg dwujezdniowych w województwie mazowieckim. To jest 38 tysięcy średniodobowo. Na autostradach czasem nie ma takiego ruchu. Droga pomiędzy Konstancinem a Piasecznem należy do pierwszej trójki najbardziej obciążonych dróg jednopasmowych w województwie, 24 tysiące średniodobowo przy obecnej liczbie mieszkańców. To, co się zmieni, nawet jak państwa inwestycja nie powstanie, nie o to mi chodzi, żeby nie powstała, tylko dla logicznego rozumowania, Piaseczno się gigantycznie rozbuduje, Puławska idzie do przebudowy, zaraz po tym, jak otworzą S7 i będzie tam buspas, i nadal ogromna część Piaseczna będzie jeździła racjonalnie, tak jak Amerykanie, będą liczyli czas przez Konstancin, bo się im opłaca. To wszystko się spotka na tej drodze. I my, i radni, są tego świadomi, bo takie dyskusje, również z moim udziałem, są regularnie prowadzone. Więc znalezienie, jeszcze raz wrócę, rozwiązania tego jest to, że zaczniemy grać fair dla siebie. Będę zobowiązany, jakbyście mogli państwo upublicznić swoje wyliczenia. Dziękuję ślicznie.
Bardzo dziękuję. Bogusław Komosa, króciutko. Ja mam krótkie tylko pytanie, na co Arcze chce przeznaczyć kupiony budynek nad stawem? Można wiedzieć? Chodzi o budynek dyrektorówki tak zwany. Zgodnie z planem miejscowym on ma funkcję mieszkalną i taką funkcję byśmy chcieli kontynuować. I tutaj z niewielką rozbudową wstępnie mamy projekt koncepcji uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W najbliższym czasie będziemy składać projekt do pozwolenia na budowę. Więc jakby to jest bardzo niewielkie, tam jest 10 mieszkań, więc to jest. Natomiast bardzo nam zależy na tym budynku, bo to jest też jakby historycznie bardzo ważny budynek dla tego miejsca. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Rozumiem, że to może nie jest nasze ostatnie spotkanie, więc dziś rozstajemy się w takiej komunikacji, że Pan Prezes wycofuje wniosek. Jeżeli będą inne problemy, jesteśmy jako radni do dyspozycji. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. My mamy króciutko tylko dwa tematy, korespondencja i sprawy różne, ale chwileczkę damy moment, żeby Państwo mogli. Nie, bo nie będziemy głosować. Nie potrzebujemy. Korespondencji do naszej komisji na dzień dzisiejszy nie mamy. Mamy sprawy różne i panie burmistrzu, ja mam sprawę różną. Panie burmistrzu, mieszkańcy zwrócili się do mnie. Mamy budowę prowadzoną na ulicy Czereśniowej. I do tej budowy były inwestycje w postaci pewno kanalizacji czy czegokolwiek. I droga asfaltowa, nawierzchnia asfaltowa, która była na tej ulicy, została zdegradowana przez to, że oni te przyłącza różne robili. I mieszkańcy mówią, że tak, ani nie położyli nawierzchni typu asfaltowej, jaka była, nawet nie położyli, nie ułożyli kostki, tylko to zasypali piachem i troszkę ubili.
Mieszkańcy są przerażeni, bo mówią, że szkoda drogi, bo droga była dobra do momentu, kiedy inwestycja nie była prowadzona. I jeżeli już, to układali tą kostkę na swoim terenie, mogli chociażby tam, gdzie były wykopane te doły do tego, żeby poprowadzić tą kanalizację czy cokolwiek tam innego, nie wiem co, żeby ułożyć, wyłożyć chociażby kostkę. I nie zostało to zrobione, zostało tylko zasypane, więc niestety zniszczone to, co było i nie naprawione w sposób odpowiedni. Chciałabym, żeby, nie wiem, Wydział Dróg albo ktokolwiek to sprawdził i jeżeli już, to doprowadził do tego, żeby firma, która zepsuła, naprawiła. To taka moja sprawa różna. To już ma pani załatwione. Bardzo dziękuję. Teraz pan Włodzimierz Wojda chciał sprawę różną. Proszę bardzo. Ja w bardzo prozaicznej sprawie. Sygnalizowałem już raz na temat kosza na przystanku gminnym przy ulicy Dworskiej. Tam w tej chwili powstaje rondo, ale to nie przeszkadza, żeby przy przystanku był kosz. Przystanek w kierunku Piaseczna po stronie Konstancina. Panie burmistrzu, mam taką prośbę, żeby nie za dużo chcesz. Mieszkańcy mnie sygnalizują. No ja właśnie tak skromnie. Jeden tylko. To jest przy ulicy Grodzkiej. Nie, Grodzka to jest znacznie wcześniej, panie burmistrzu. To jest przy ulicy tej. Przy szkole. No. To nie jest Grodzka. Dworska? To jest Dworska. Ale na w kierunku do Piaseczna? Tak. A nie radny. Mówimy o przystanku na terenie gminy Piaseczna. Przykro mi bardzo. Jak to? Przy ulicy Długiej to jest Piaseczna? Po prawej stronie, jak te duże budynki są trzy. Granica, panie burmistrzu, granica między gminą Piaseczną a gminą Konstancin jest ulica Dworska. Więc wszystko, co jest w tą stronę, a dalej ograniczamy ją ulicą Broniewskiego. Także to jest wszystko po stronie gminnej. No. Przystanek po naszej sprawdzę, o którym przystanku mówimy. Mówię o przystanku na ulicy Długiej w kierunku Piaseczna, który jest przed ulicą Dworską. Bo Grodzka to jest wcześniej, to jest ta nieruchomość, która została sprzedana ostatnio. To jest tylko przystanek, taka deska. Tak, no i tam nie ma tego kosza i tam mieszkańcy, co jakiś czas śmietnik jest tam, ktoś to sprząta, nie wiem kto, może powiat, może ZGK, ale kosz powinien być na przystanku. Rozumiem, przystanek na żądanie, nie ma wiaty przystankowej. Nie ma wiaty. Dlatego mówię, po prawie wiaty. Ale to jak nie ma wiaty, to nie może być kosza? Może być, tylko proszę nie. Też pamiętać o jednej rzeczy, że każdy koszt obciąża mieszkańców kosztami. Bo trzeba śmieci wybierać. No ale trzeba, przystanek jest, koszt powinien być. Nie to mieszkańców kosztami. No a kto płaci za wywóz śmieci z koszy? No mieszkańcy, ale jest przystanek, koszt może być. Panie Włodzimierzu, ma pan załatwione do świąt wielkanocnych stanie tam kosz. Dziękuję. Super. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne? Masz pilnować, żeby nie zdewastować. Halo, proszę państwa, czy są jakieś sprawy różne? Pan Bogusław Komosa ma. Tak. Chciałem się spytać, kiedy będą łatane drogi, bo już są dziury i na Powsińskiej, i na wielu innych drogach. Odpowiem bardzo na to pytanie. Z wykonawcą wyłonionym w przetargu podpisana została umowa na łatanie dziur i inne zadanie na osiedlu Czarnów, na budowę dróg. Wykonawca przysłał wczoraj pismo, żąda zmiany wynagrodzenia w wysokości 25%. Tak jak wszyscy inni wykonawcy. W pierwszym etapie temu wykonawcy Wydział Dróg zlecił łatanie punktowe dziur. Punktowe. Ja jestem przeciwnikiem tam, gdzie co metr bieżący pojawia się dziura, żeby punktowo robić, a należy robić po całej szerokości lub połówką, bo to daje efekt końcowy. Tak robiliśmy i w tamtym roku i wiele ulic, których żeśmy zrobili, no ma dobry efekt, bo na 5-10 lat to wystarcza. Na ten moment nie wiem, czym się zakończą spory, o których mówię, bo podwyżka prądu, gazu, paliwa i koszty robocizny paraliżują wszystko. Ile chce? 25%?
Ten chce 25% wartości umowy, natomiast już jestem po dwóch negocjacjach z przewoźnikami dzieci niepełnosprawnych do szkół i z przewoźnikiem dowożącym dzieci zdrowe do szkół gminnych. Proszę Państwa, w dniu zawierania umowy cena paliwa wtedy wynosiła 5,70, w dniu negocjacji tydzień temu 7,70. Takie są różnice. Udział kosztów paliwa w tak zwanym wozokilometrze został ustalony na poziomie 40%. W przypadku przewoźnika dzieci niepełnosprawnych, tam nie ma pojęcia wozokilometr, jest stawka dzienna i ona sięga w dotychczasowej umowie 2,945 dziennie. Każdy z Państwa może powiedzieć, skąd to się bierze. Trzy samochody tego przewoźnika dowożą dzieci do szkół specjalnych i w międzyczasie ten przewoźnik wozi pojedyncze dzieci, które nie mieszczą się z tamtymi dziećmi w samochodach, bo są na wózkach i on po dowierzeniu dzieci do danej szkoły specjalnej wraca szybko i na okrągło jeździ całe 16-18 godzin po prostu. Nie, no to są trasy. I wygląda na to, że wynegocjowaliśmy wzajemnie podwyżkę dzienną o 144 zł. Ile procent? Zaraz on odpowie. Ja panu odpowiem, bo na bieżąco z mojej strony. Ale 144 zł dziennie, to słuchajcie, kolejne koszty jakie ma. Proszę Państwa, 144 podzielone, o ile dobrze pamiętam, na 2,945 to się równa, proszę Państwa, 4,8%. To niedużo. To jest bardzo mało na to, co się dzieje. Podpowiadam, nie powiem gdzie obecnie był aneks 20%, czyli 40 wynegocjowaliśmy na 20. No to zobaczcie, 4, no to brawo panie burmistrzu. Nie, to podpowiadam, że no. Ja mówię. Ale kwota zakasała czy mniejsza? Nie. Procentowo, bo podwyżkę procentową. Tu jest niska, niski. Bardzo tak. Niska. Pani Alfreda Konopka. Tak, przetarg został ogłoszony na taki pakiet do, na ścieżkę rowerową jako pierwszą. Zgłosił się jeden wykonawca. W budżecie gminy na rok 2022 na ten cel jest 80 tysięcy złotych. Zgłosił się jeden wykonawca, który zażądał kwoty 164 tysiące złotych. W związku z tym przetarg został unieważniony. W tej chwili pracujemy nad, a równolegle był inny przetarg na dokumentację takich dróg jak ulica Podlaska, ulica Grzybowska, ulica Żwirowa, ulica Śnieżna i droga w Ciszycy. I w tym drugim przetargu równoległym tylko zgłosił się wykonawca do opracowania dokumentacji na przebudowę drogi w Ciszycy. W tej chwili są sprawdzane parametry tej oferty. Jeżeli wypełnia wszystkie warunki formalne, mamy na ten cel pieniądze, ale chce też około 160 tysięcy złotych wykonawca przy posiadanych środkach w budżecie 170 tysięcy. Wszystko wskazuje na to, że podpiszemy umowę i kontynuując na drogi pozostałe typu Bielawska, typu tak, ścieżka rowerowa na Bielawskiej, wymienione przed chwilą drogi Podlaska, Żwirowa, Grzybowska i Śnieżna. W tym miesiącu ogłosimy przetarg. Jestem po rozmowie też ze starostą, który sugeruje, aby zejść z wysokiego standardu przebudowy tych dróg. Bo koszta przerosną nasze możliwości finansowe. Przebudowa tych ulic tak, ale nie w najwyższym standardzie. Ale ścieżka będzie. A problem, jeżeli znajdą się wykonawcy, będzie taka możliwość opracowania dokumentacji.
Mamy kolejny problem, który warto tutaj też wspomnieć. W budżecie gminy jest 700 tysięcy złotych na budowę, oznakowanie ścieżek rowerowych w rejonach szkół. Ale niestety, ja zabierałem głos, wnioskodawca pan Michał Wiśniewski przyznał na końcu rację, że to, że gmina ma koncepcję budowy ścieżek rowerowych i ich standardy, to nie oznacza, że mamy zgodę na i pozwolenie na budowę. Te pieniądze są po to, żeby opracować dokumentację, mieć pozwolenie na budowę. Pytanie zaczyna się otwarte takie, bo nad tym pracujemy już jakiś trzeci tydzień. Proszę, na przykład szkoły numer 1. Na przykład. W jakim kwartale ma potencjalny wykonawca planować budowę i oznakowanie ścieżek? Pierwszy wariant komisji, która no nieformalnie pracuje, ale pracuje w sensie, że nie ma dokumentu, że powołam taką komisję, tak jest w urzędzie zawsze, że to będzie między Potulickich ulicą Rycerską, ulicą Prusa i ulicą Wojewódzką. To ja mówię do tych, którzy to projektowali, przepraszam bardzo, na tym terenie stoi szkoła i koniec. Co wy chcecie tam zaprojektować? No i tak po kolei się zaczyna dziać. Nie potrafimy wskazać, jak ścieżki rowerowe w pobliżu szkoły mają się przełożyć na możliwość jechania rowerem przez dziecko, przez ucznia dalej. Bo jak on ma dojechać do terenu, na którym oznakujemy ścieżki? Rower przynieść? I to jest, zaczyna być problem, bo hasło jest... Hasło jest szczytne. No, tylko proszę, tylko podam Państwu przykład na przykładzie tej jedynki. Czy ulicą Rycerską, czy ulicą Wojewódzką dojedzie do ulicy Powiatowej do Prusa. I co dalej? No i co dalej, proszę powiedzieć? Padnie pod samochód. Także mamy z tym problem, no, nie ma co ukrywać. Nie przemyślamy do końca. Tak. Czy mamy jeszcze jakieś sprawy różne? Bo idziemy do domu. 18. Zobaczcie. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji w dniu dzisiejszym. A kiedy następne, to dopiero przedsesyjne. Proszę Państwa, ja jeżeli już jest nawet po komisji, to wracamy do Arche. Ja dalej jestem zwolennikiem, że